Ostatnio w krainie wygasłych wulkanów zawrzało. Wrzące wulkany. Każda sobota, godzina 18, na antenie radia Zamek nadaje. Wrzące wulkany. Znowu się zrobiło wrząco za oknem, ale witamy Was na antenie. Dzisiaj już w komplecie, za mikrofonem Katarzyna Sielicka. Odpoczęta, opalona po włosku Katarzyna Iwińska i za chwilę przejdziemy do naszego gościa specjalnego. Ale zanim przejdziemy do naszego gościa, to chciałybyśmy obydwie podziękować siostrze przełożonej, która nas tutaj poratowała kluczem. Dziękujemy Ci bardzo za szybką i płynną akcję. Tak, tak. I dziękujemy też za kończynki. Na szczęście są z nami w studio, więc więcej problemów nie przewidujemy. Tak, tak, tą kończynę to ja osobiście, bo to ja zapomniałam klucza, obiecuję zasadzić w jakiejś donicy, żeby mi przypominała już zawsze, nie? Bo to jeszcze nie ten wiek, żeby zapominać, ale jestem przekonana, Katarzyno, że w sytuacji jakiejś poważnej, krytycznej, po prostu logistycznie wygramy tą sytuację, mam nadzieję, no, z takim wsparciem. Tak myślę, już po dzisiejszym dniu już nic nam nie straszne. Nic nam nie straszne, dlatego słuchajcie, wracamy do wątku skarbów. Tydzień temu naszym gościem był Zbyszek Mosoń, czyli Encyklopedia Krainy Wygasłych Wulkanów. I ze Zbyszkiem rozmawialiśmy między innymi o takich większych skarbach, które zostały odkryte na terenie Krainy Wygasłych Wulkanów. Przypomnę wam, że to był depozyt garnek denarów. Nie wiem, Katarzyno, ty archeologu, tutaj czuwaj nad przebiegiem audycji sprawnym. Garnek denarów, w którym się znalazły między innymi denary krzyżowe. I tak to był jest. Taki skarb odkryty w 2006 roku we wsi pod Złotoryją, o którym w sumie nigdy byśmy się nie dowiedzieli, gdyby nie to, że ktoś popełnił być może taki trochę taktyczny błąd i opisał kolekcję znalezioną pod Złotoryją w jakimś periodyku naukowym. To takie mało sprytne, ale no dzięki temu wiemy, że około 1000 denarów zostało znalezionych i ten depozyt trafił w prywatne ręce do prywatnej kolekcji. Kolejna rzecz, o której rozmawialiśmy, to był słynny w sumie Pranka w Sichowie. Czyli w Pałacu w Sichowie złożony poszukiwany był... przez niejednego poszukiwacza. Poszukiwany od lat przez niejednego poszukiwacza i nawet jak pokusicie się i poszperacie trochę w internecie, to traficie na ślady i poszukiwaczy i samą historię. Otóż tutaj w 45 roku czy 4, wybaczcie, jak już Armia Czerwona przeszła linię Bugu, to dzieła takie najcenniejsze, które zostały pokradzione przez hitlerowców, trafiły do Sichowa w formie depozytu. Stamtąd trafiły pod Strzegą, a spod Strzegomia do Cieplic i skąd miały wyjechać do w głąb Niemiec. To były takie dzieła sztuki, jak na przykład Dama z Gronostaju Leonarda da Vinci, czy właśnie wspomniany przeze mnie portret młodzieńca Rafaela Santi. I depozyt z Sichowa w zasadzie w 100%, w 99% trafił właśnie pod Strzegą. Hans Frank w tym czasie już odjechał do gdzieś tam w głąb Niemiec. Natomiast trafił bez portretu młodzieńca Rafaela Santi. I ten portret młodzieńca Rafaela Santi wzbudza emocje do dzisiaj. Nawet ja pisaliśmy to w poście na Wrzących Wulkanach, że gdzieś w okolicach 2015 ówczesny pełnomocnik rządu do spraw dóbr utraconych mówił, że portret został odnaleziony w prywatnej kolekcji. Nie wiem, czy ty się spotkałeś z takimi informacjami, Katarzyno? Nie spotkałam się, ale takie rewelacje co jakiś czas wypływają. Nawet bardzo niedawno, bodajże miesiąc temu mieliśmy taką sytuację, że na aukcji na aukcji w poważnym domu aukcyjnym pojawiły się dwa portrety Rembrandta, zaginione praktycznie od XVIII wieku, a odnalezione w trakcie likwidacji mieszkania po starszych, zmarłych ludziach, często takie sytuacje mają miejsce, wisiały sobie gdzieś tam po prostu w salonie. Ci ludzie prawdopodobnie zakupili je na jakiejś giełdzie staroci, w ogóle nie mając świadomości, że posiadają oryginalne Rembrandty, dzisiaj zostały wystawione za kilka milionów euro. I to są nie jedyne znaleziska. Właśnie od takich historii dzisiaj, takim historiom poświęcimy dzisiejszą naszą audycję, bo to są nie jedyne znaleziska na Dolnym Śląsku. Można by o tym mówić, dlatego że właśnie na Dolnym Śląsku znalazły się większość skrytek Gintera Grundmana, o którym też rozmawialiśmy tydzień temu, niemieckiego konserwatora sztuki, który nie dość, że chował rzeczy zrabowane między innymi z Polski, to jeszcze zaprosił prywatnych kolekcjonerów do tego, żeby oni poczynili depozyty. I te depozyty później w formie mitycznych skrzyń drewnianych i żelaznych zostały rozdysponowane po całym Dolnym Śląsku. Spora część z nich została odnaleziona, ale te, które nie zostały znalezione, nadal rozbudzają wyobraźnię eksploratorów, archiwistów, no osób, które są nimi zainteresowane. Dlatego dzisiaj, jeszcze miałam powiedzieć o Przesiece, bo w Przesiece znaleziono obrazy Matejki. Czy ty, Katarzyno, to znasz tą historię? Niestety nie znam. No podobno ktoś drapnął z Cieplic, tak? Właśnie z tego samego depozytu, co Hans Frank. Wszystko miał jednym pociągiem udać się gdzieś właśnie w głąb Niemiec. Ale się rozproszyło, tylko nie wiadomo, czyje ręce to temu, czyim ręcom, rąkom, rącom, czyjej myśli zawdzięczamy tą kradzież.
Okej. Okay. No ja, jak zaczęłaś mówić o Grundmanie, no to oprócz tego, że byłyśmy świadkiem około 2 miesięcy temu inscenizacji w zasadzie na Zamku Grodziec, tak, właśnie tak. przeniesienia depozytu Grundmana, no to taki depozyt znajdował się też między innymi w Zamku w Roztoce, koło Jawora. I zachowała się taka dosyć no, bogata korespondencja właśnie Grundmana z hrabią Hochbergiem na ten temat, jak te przedmioty zdeponować, bo to były i bogate zbiory biblioteczne z pruskiej biblioteki. No to właśnie chodzi o to, że to nie były tylko zrabowane skarby, ale to były też no, kolekcje niemieckie. No i to też tak się nie odbywało chaotycznie, że on gdzieś przyjeżdżał, deponował, tylko ta korespondencja z Hochbergiem trwała prawie rok, gdzie on negocjowali cenę wynajmu pomieszczeń zamkowych, które to będą dokładnie pomieszczenia, jak będą... Taki niemiecki porządek tak, po prostu został zaprowadzony. Dokładnie, niemiecki porządek, tak. Wszystko było opisane co do joty, za ile, które pomieszczenie, na jak długo i tak dalej było wynajęte. Ostatnia wzmianka Grundmana to już luty 45, kiedy front już na Dolnym Śląsku i on wtedy ewakuował wszystko z Roztoki, no jak się okazało nie wszystko, bo Polacy znaleźli w 45 roku jeszcze w oranżerii w Roztoce obrazy na desce, które obecnie są w zamku w Brzegu, ale to, co Grundman jeszcze mógł, to ewakuował właśnie, tak jak wspomniałaś, do cieplic, bo te cieplice uważał za taką ostoję, która na pewno zostanie częścią. I jeszcze zanim przedstawimy naszego gościa, który będzie mówił właśnie o tym, co można dzisiaj znaleźć na takiej małej giełdzie staroci, co można znaleźć na Primtargu, jak poznać, czy to jest tylko bibelot, czy przedmiot dany przedstawia jakąś większą wartość, zanim do tego przejdziemy, to jeszcze powiedzmy o tym, że w Roztoce, Katarzyno, ciągle na odkrycie czeka co? 28 ton złota. 28 ton złota, słuchajcie. My tu gadamy o jakiejś kopalni złota w Złotostoku, w Złotoryi, a 28 ton złota czeka. W studni, na swojego odkrywce. Tak, słuchajcie, w międzyczasie pojawiło się jeszcze słynne dzienniki Olena Hauera, tak? To właśnie, ten SS-man miał pisać o ukrywaniu takich depozytów, no już po prostu złota i kosztowności, nie dzieł sztuki, nie antyków. I to on miał określić taką właśnie skrytkę w studni w parku, w zamku w Roztoce. Sam dziennik opisywał 11 skrytek w różnych miejscach Dolnego Śląska i Opolszczyzny. I właśnie, i jak to się dzieje, że w latach 2000, prawie 70 lat od wojny, nagle pojawia się taki dziennik, którym jest po prostu mapa, jak dojść do 28 ton złota w Roztoce. Skąd się to bierze? To jest autentyczne? Mało tego, jak to może wzbudzać taką wielką sensację, bo wtedy, kiedy te dzienniki zostały gdzieś tam ujawnione publicznie, no to do Roztoki przyjechały, wiesz, telewizje z Francji, gdzieś z Niemiec, kręcić na ten temat materiały, czyli no... No Katarzyno, chwilę wcześniej, jak Andreas... Koper, tak? Tak. I Piotr. No to wtedy to już w ogóle cały odkryli świat złoty pociąg i tak, ogłosili miastu i światu, że Ministerstwo Kultury wspiera ich pomysł i że prawdopodobnie badania georadarowe wskazują, że na 60. słynnym 6. kilometrze jest mityczny złoty pociąg ze złotem Wrocławia. No to wtedy chyba się zjechały telewizje. Nawet amerykańscy naukowcy o tym napisali prawdopodobnie, także... Tak, no Al Jazeera na pewno też była, także no zjechały się wtedy telewizje z całego świata rzeczywiście. Potem rok lub dwa lata później nie gruchnęła ta informacja o Roztoce, więc już z takim zdecydowanie mniejszym entuzjazmem już Al Jazeera nie przyjechała, ale Daily Mail o tym pisał, przyjechali Francuzi, także widać, że świat cały czas czeka na taką informację, no i czeka przede wszystkim na to, aż coś się kiedyś znajdzie. No i wiecie, i teraz trafiamy na likwidację mieszkania po starszym małżeństwie, dzięki której na aukcję trafiają obrazy Rembrandta. I teraz jak odróżnić, czy to jest Rembrandt, czy to jest Dürer, czy to jest Leonardo da Vinci? O to zapytamy naszego dzisiejszego gościa, Staszka Małochowskiego, muzealnika, twórcę jednego z pierwszych, albo pierwszego w zasadzie Muzeum Rowerów w Żaganiu, dziennikarza, fotoreportera, kolekcjonera, eksploratora. Przedstaw się, Staszku, jeszcze. Powiedz coś, czego nie powiedziałam. Witam. Stanisław Małochowski. No cóż, no, oprócz tego, no, co tu było mówione, no to jest, jeszcze prowadzę takiego bloga pod tytułem Stasik w terenie, no, na którym tam różne są różności, nie tylko jakieś tam podróże, czy rowerowe, czy piesze, czy jakie tam wszelakie różne, no ale po prostu różne różności, łażenie tam po górkach i tak dalej. No i przy okazji zajmuję się wieloma rzeczami i tym, co lubię, i na tym, czym się znam. I w międzyczasie się oczywiście cały czas uczę. No ale jeżeli chodzi o te starocie, no to jest bardzo ciekawa sprawa, no bo to jest temat bardzo złożony
Zanim ja utworzyłem to swoje muzeum, to pracowałem jako asystent muzealny w innym muzeum. Czyli muzeum to się nazywało wtedy Martyrologii Alianckich Jeńców Wojennych w Żaganiu. Teraz jest Muzeum Jenieckie, czy jak to się tam nazywa. No i tam prowadziłem różne tam kwerendy archiwalne, badania terenowe, czy jakie tam wszelakie. Po prostu na tym, czym po prostu się znałem i jako tam i znam im jako pasja też przy okazji. No i doszperałem się do różnych tam ciekawych informacji, bo ludzie po prostu, no, koniec języka za przewodnika, bardzo różne ciekawe informacje i dzwonili, i przychodzili, i tak dalej. No, Żagań to było stolicą przecież księstwa żagańskiego, jakby nie było wyodrębnionego z księstwa głogowskiego. No i słynna biblioteka poaugustiańska i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo różnych różności, księżna Dorota, Talleyrand Perigo i tak dalej. Piotr Biron, jej mąż i tak dalej. I tego jest bardzo mnóstwo. I tam był gabinet numizmatyczny, księgozbiory, wszelakie różne różności, wszelakie, bardzo wszelakie. Z Kongresu Wiedeńskiego nawet był stół w tym pałacu, który gdzieś tam się oczywiście zapodział, tak jak większość tych artefaktów, które tam były na wyposażeniu czy w zbiorach książąt żagańskich. No i takie różne różności do mnie informacje dochodziły, wszelakie, oprócz tam spraw związanych z martyrologiem, czyli z działalnością obozów jenieckich od tam, od XIX wieku, od kampanii napoleońskiej do XX wieku, do II wojny światowej, tudzież po troszeczkę, nie? No bo tam też byli, no, w czasie II wojny światowej, co ciekawe, też byli Jeńcy z Powstania Warszawskiego, nie? Jako ciekawostka. A możesz jeszcze raz, możesz jeszcze raz powiedzieć, jak się nazywa twój blog? Stasiek w terenie. Stasiek w terenie, a troszeczkę bliżej do mikrofonu, Stasiek, bo mamy sygnały. To jest blog na fejsie, na Facebooku i na YouTube też jest kanał filmowy, który tam uskuteczniam różne tam filmy, tak w miarę. Z różnych moich wypadów w teren. Teraz byłem na wyprawie rowerowej na Podlasiu, tam w okolicach. Ale to tak po prostu jest nie tylko związane z jakimś formą wypraw, tylko po prostu ciekawostki bardzo różne, nie? Stasiek w terenie, słuchajcie, zaglądnijcie tam na ten blog. My żeśmy się poznały, tylko ja nie wiem, czy ty kojarzysz. Kiedyś zajechaliśmy na twoją giełdę staroci w Sędziszowej i tak wjechałyśmy w kupę gruzu i na tym się skończyły zakupy. Kojarzysz, słuchaj. Kojarzę, jeszcze Janek ruchem kierował. Tak. Pędziłyśmy wtedy na audycję też właśnie do radio. To była audycja z Elą Szumską. My się spieszyłyśmy, a Ela po prostu jak zobaczyła jakieś starocie, to bez namysłu skręciła i pech chciał, że skręciła akurat tam w jakiś gruz. No już trzeba było się wtedy ewakuować, bo za chwilę dochodziła 18, ale no przyciągnęło wzrok. No właśnie, to i teraz. Zapraszam jutro. Być może skorzystamy. Co jest na twoim stoisku? Co z reguły jest na twoim stoisku? Wszelakie starocie, jak to można tak nazwać, po prostu różne różności związane, no nie tylko jest jakieś tam przedwojenne, czy tam u mnie Rembrandtów nie ma, jak na razie. Mhm. Chociaż różnie to bywa, bo różne dziwne rzeczy ja też miałem w swoich rękach, czy też widziałem, czy mogłem mieć, nie? Że tak powiem, czy jak pracowałem nawet też w Muzeum w Żaganiu, przez moje ręce różne rzeczy przychodziły, czy widziałem u różnych ludzi, którzy chcieli sprzedać, ale jak tu już rozmawialiśmy wcześniej, przed przyjazdem do studia, że muzeum na przykład nie ma, nie ma funduszy na zakup muzealiów, a powinno być coś takiego, bo po prostu taki artefakt, czy taki tam dany przedmiot, dany starość można uratować po prostu i powinien być. Na przykład jest Muzeum Rowerów, powinny być rowery, Muzeum jakichś obrazów, powinny być obrazy, nie? A ktoś tam gdzieś coś ma i chce sprzedać, całkowicie go rozumiem, bo chce zarobić jakieś pieniądze, być może to też kupił albo odziedziczył po kimś, no i co? No i to gdzieś idzie po prostu, albo za granicę, albo gdzieś na następną giełdę, ktoś komuś odsprzedaje. Ja taki rower uratowałem ze złomu. Niestety nie był kompletny, go dokompletowałem z części przedwojennych. Rower zorał, czyli z Żar. Być może jeden z niewielu na świecie z tej manufaktury, który nigdzie nie ma w żadnych księgach adresowych. Sprawdzałem różne tam adresbuchy, tak zwane przedwojenne, wojenne, powojenne, no rejestry wszelakie, które temu były, opisy. No nie ma po prostu, tej firmy po prostu nigdzie nie ma, w żadnym rejestrze, ale rower mam, jako jeden, nie? Mhm. U mnie. No to przejdźmy teraz może do Muzeum Roweru. Jeszcze zanim będziemy zastanawiać się, skąd się biorą takie artefakty, jak kupować i handlować, czy sprzedawać, żeby nie zostać też przestępcą po prostu. Co można w ogóle znaleźć w ziemi w Polsce, Katarzyno, legalnie? Czy jak się znajdzie, nie wiem co,
wazę z dynastii Ming, to można ją po prostu sobie wyeksponować w swoim prywatnym muzeum na przykład? No, wszystko, co się znajduje w ziemi, jest własnością państwa polskiego, czyli nic, co znajdziesz w ziemi, nie możesz zachować dla siebie. Ani tym bardziej dalej odsprzedać. Wszystko powinnoś zgłosić do wojewódzkiego konserwatora zabytków, a on zadecyduje, któremu muzeum to przekazać. I czyli jak znajdziemy coś ciekawego w ziemi, ale nie jest to taka absolutnie pierwszoligowe znalezisko, to ono prawdopodobnie trafi do kartonów wojewódzkiego konserwatora zabytków i tam umrze to swoją śmiercią. Trafi do kartonu w jakimś muzeum i tam umrze. No to chciałabym, żebyśmy porozmawiali ze Staszek z tobą też o tym, czy to jest dobre rozwiązanie, że to, co jest w ziemi, to jest skarbu państwa, bo moim zdaniem to wprost prowadzi do takiej, przepraszam za użycie słowa, absolutnie nie chcę nikogo obrazić, ale też takiej patologii troszeczkę, że szuka się po cichu i nie dzieli się ze tym skarbem państwa i nie ujawnia się tego, co się znajduje. I w ten sposób przepadają rzeczy, które mogłyby cieszyć oko w jakimś muzeum po prostu. Rzeczy, czy też po prostu informacje, bo tak jak mówisz, nie każdy przedmiot znalazłby swoje miejsce na ekspozycji w muzeum, bo też nie ma fizycznie takiej przestrzeni, ale już sama informacja jest cenna, że coś gdzieś zostało znalezione. Teraz no, ludzie się nie dzielą tymi informacjami ze strachu przed tym, że te przedmioty zostaną im odebrane. Oni sami narażą się na jakieś kary, więc w ogóle nie ujawniają tych informacji. Dlatego może zacznijmy pokojowo od Muzeum jednak Rowerów. Ty zbierałeś rowery, znałeś się na tym i wymyśliłeś sobie, że zrobisz swoje własne muzeum. W skrócie, czy nie? To znaczy, to tak naprawdę temu znajomym takiego pomysłu mi, że tak powiem, podsunął, bo miałem tam takie różne... No, Muzeum Rowerów, jak to... nazwa jako jest, no nie tylko tam rowery były, wszystko co związane było z rowerami, ale jakaś nazwa musiała być, nie? Tam były dzwonki rowerowe, jakieś tam reklamy, nie reklamy, szyldy, czyli te blaszki na ramach rowerowych, co były jakieś tam odznaki, nie odznaki, różne różności, nie? No i co? No i takie różności można było po prostu kupić nie tylko w internecie, od jakichś poszukiwaczy, którzy gdzieś tam znaleźli w różny sposób, na giełdach staroci, wszelakich, na jakichś tam plichtargach, dosłownie w całej Europie, wszędzie, bo ja kupowałem od różnych ludzi, bardzo różnych ludzi, którzy jeżdżą na giełdy za granicę, co jest taniej, lepiej, bo więcej na przykład artefaktów związanych z Niemcami, bo kolega na przykład handlował starocie związane z medalami, odznaczenia hitlerowskie, takie różności. Ja tam były po prostu w lepszym stanie, bo ci Niemcy, którzy tam wyjechali, po prostu zabrali ze sobą i to można było tam kupić za jakieś tam śmieszne 5 czy 8 euro, nie, na flumarku, nie? A u nas to po prostu, jeżeli było, to było albo z wydobyte spod ziemi, nie? Tak jak na przykład na niskich łąkach nad Odrą we Wrocławiu kopali, no i nadal kopią, chyba. No to co? No ale były zażarte, no bo wiadomo, gleba ma swoje kwasowości i tak dalej z różnego. No i no, różne rodzaje metali się nie zachowują, chyba zresztą szlachetne. No i takie z różnych form po prostu, no dałem sobie tak, że tak powiem, do myślenia, które mi tam kolega podsunął. No i myślałem, a czemu nie? No był jeden dzwonek, drugi, piąty, dziesiąty, różne tam dziwne rzeczy, no i tak się zaczęło. No. Później zacząłem działać w stowarzyszeniu eksploracyjnym. Jednym czy drugim prowadziliśmy też badania zlecone przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na Srebrnej Górze, w Zamku w Kliczkowie i tak dalej. No, artefakty bardzo różne były tam znalezione. No i były schowane gdzieś tam. Po prostu do tej pory nie wiadomo, gdzie to jest. Nie? A było bardzo z różnego okresu. Ale nazbierałeś tyle tych artefaktów, czy stworzyłeś kolekcję rowerów, która dała początek temu muzeum, bo my żeśmy przed audycją rozmawiali, tak. jak zostać muzealnikiem w Polsce i to jeszcze prywatnym muzealnikiem, i to się okazuje, że mimo tego, że ktoś chce za własne pieniądze stworzyć muzeum czegoś, wymyśla koncepcję tego, podnosi koszty z tym związane, to wcale tym muzealnikiem nie jest tak prosto zostać. Nie jest tak prosto, no jest Stowarzyszenie Prywatnych Muzealników w Polsce. Na przykład jest taki prezes, miejscowość Kobyłka koło Warszawy, gdzie jest tam po prostu, ma też swoje prywatne muzeum i całkiem innej branży, bo to jest muzeum związane z bronią palną, nie? No ale prywatne, jak sama nazwa mówi, ale trzeba było przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i tak dalej całą procedurę przejść. Ja to chyba z pół roku załatwiałem. Milion ton papieru, bo tam zawsze trzeba było poprawić jakiś przecinek, jakąś kropkę, jakieś tam zdanie, a to w kwestii formalnej, a to tamto i jak bez przerwy odsyłali, które papiery się nawarstwiały, tego było tam z pięć
7 rys papieru zużytych na drukarce, który musiałem bez przerwy wysyłać i do tego poczta. I mimo tego, że to prywatna kolekcja, a, prywatne muzeum, w prywatnym domu, rozumiem? Tak, tak, mhm. w prywatnym domu. No i oczywiście tam władze miejskie, tam wszelakie, tam można było próbować. No i co z tego, że mogę o tym też powiedzieć, nie? Pewnie. No, no, bo to jak... To nie było muzeum dotowane, nie było muzeum państwowe, w którym wystawa na przykład stała, czy tak, no wystawy stałe też można, ale to trzeba mieć po prostu miejsca. To było w prywatnym domu, gdzie było ograniczone. Ja tam też, sfera była intymna, mieszkalna, prywatna całkowicie, nie? Trzeba było gdzieś mieszkać, żyć i tak dalej. No i byłem u pana burmistrza, no ale co z tego? No pan burmistrz bardzo chętnie, z początku nie wiedział, o co chodzi, dopiero jak wytłumaczyłem, na czym polega prywatne muzealnictwo i tak dalej, no bardzo chętnie pomoże, ale jeżeli miasto przejmie zbiory na własność, ja mówię, no jak? Bo zaraz, no to co, to chyba nie ten drogę, jeżeli ja to własne pieniądze wywaliłem i tak dalej, zbierane przez ileś lat i co? No to wtedy mi co pomogą, że mi gabloty dwie kupią po 50 zł za sztukę. Bo tak było. Potrzebowałem gabloty na przykład. Były po 200 zł. Wyczaiłem, że są po 50. Takie same. No i potrzebowałem ileś tam tych gablot. No i co? No i nie doszło do porozumienia. No i zrezygnowałem ze współpracy, która jest niemożliwa no, w tym wypadku, bo władze nie pomagają. Niestety. Mhm. Mogli dać jakieś miejsce. Na przykład wydzielone w pałacu na przykład Żagańskim, który mi nie było do niczego potrzebne, bo muzeum prywatne jest muzeum prywatnym, czyli nad prywatnym terenem, mam u siebie i tak dalej. Zresztą musiałem całą procedurę, ten regulamin, tak nam wszystko napisać i zabezpieczenie tam wszelakie i tak dalej. Różne tam różności, mnóstwo papierkowej roboty. No, no dlatego no jest to trudne, ale jest to możliwe. No jakby ktoś chciał, no to mogę doradzić, no jak to się po prostu tworzy, nie? Gdzie uderzyć, jakby ktoś chciał stworzyć takie muzeum o jakiejkolwiek branży. Czy do muzeum rowerów, czy do muzeum siekier, nie wiem, no, żyletek, pierścionków, coś takiego, czy bibelotów jakichś wszelakich, ale jako prywatne, nie? No to mogę poradzić, jak to się robi, bo wiem. No to słuchajcie, to już wiemy, że jest blok Stasiek w terenie. Jeżeli ktoś z was marzy o tym, żeby albo chciałby udostępnić szerszej publiczności kolekcję, która jest w jego posiadaniu, nie wiem, czy to jest kolekcja widokówek, czy to tak jak Staszek powiedział, siekier, a może też rowerów, a może, nie wiem, kamieni półszlachetnych, to Stanisław jest właściwą osobą do poprowadzenia drogi od pomysłu do zarejestrowania prywatnego muzeum, czegokolwiek, różności, rozmaitości. Ja myślę, że zaraz sobie jeszcze wrócimy do tych giełd staroci, Katarzyno, zapytamy. No właśnie, bo jeszcze się chciałam zapytać, jakie najciekawsze okazy masz w tej kolekcji około rowerowej? Jeżeli chodzi, no bardzo różne różności. No, jeżeli chodzi o ten muzeum roweru, tak? Rowery, no to no, mówię, tak mówiłem, to ten rower jest najciekawszy, chociaż nie był kompletny, bo był ratowany przed złomem. Kupiłem to od handlarza, pośrednika, który gdzieś tam od kogoś. Ten żarski rower, tak? Tak, tak. Oczywiście. Jest. Żeby nie ten emblemat, to po prostu bym nie odróżnił, no bo takie rowery bardzo podobne były, na przykład popularny rower z lat 60. Polski, czy Bałtyk z lat 50., nie? A jakie najstarsze eksponaty w Muzeum Rowerów? Czy najstarszy rower, czy jakiś bibelot związany z rowerami? No to powiedzmy dzwonki rowerowe z przełomu, no koniec XIX wieku, początek XX, secesja do I wojny światowej. I to zgaduję, że fabryki niemieckie głównie. Tak, tak, ale co ciekawe, też były oczywiście polskie dzwonki rowerowe, czy polskie rowery, ale to jest dziwne, bo na przykład mam też znajomych i handlarzy, kolekcjonerów, na przykład Białystok, wielkie miasto na wschodzie Polski, gdzie były fabryki rowerów polskie i nadal to jest miasto polskie i nigdy nie było jakieś tam niemieckie, czy jakie tam. No i co? Nigdzie nie ma żadnych po prostu fizycznych ani rowerów, ani emblematu, ani dzwonków, nic. Po prostu. A dlaczego? Bo po prostu być może to było na wschód. Armia radziecka zabierała jako trofejny. No, Białasipiet, rower. No, rower to na pewno była przydatna rzecz na wojnie, tak, w szczególności. Zegarek.
No ale Katarzyno, lepsze, że tak powiem, współczesne fakty zabierano z Ukrainy teraz z powrotem do siebie, do Rosji. No, pralki. Pralki jak pralki, ale krana albo sedes, no umówmy się, że to no już tak, lepiej rower. Mówię, no nie, no ja to nie był żart, no rower naprawdę jest przydatny na wojnie, no rower to jest faktycznie rzecz, którą warto pozyskać. Właśnie, to na wojnie. Były tak zwane Truppenfahrer, czyli rowery wojskowe, tak, ja miałem coś takiego, niekompletny, ale były części, był rower przystosowany do... To nie były tylko Truppenfahrer, ale były na przykład też urzędowe rowery, nie? Gdzie był na przykład dzwonek pruski, był na rower na przykład urzędnika pocztowego, kolejowego, takiego strażaka, coś takiego. Ale były wojskowe typowo, czyli miejsce na mocowanie karabinu, na skrzynkę z granatami, czy kilka granatów i maska przeciwgazowa. Mhm. No ja właśnie specjalnie wzmocniony bagażnik i tak dalej. Przypomniało mi się, że w takiej izbie pamięci, czy też w jakiejś formie Muzeum w Ząbkowicach Śląskich jest też rower, zdaje się, straży pożarnej. I to jest taki rower na trzech chyba kołach, dwóch z tyłu takich potężnych, że tam jakaś załoga trzyosobowa mogła się... Czyli rower gaśniczy. Rower gaśniczy, tak. Mogła się do takiego roweru podpiąć. Tam, zdaje się, też był właśnie wąż nawinięty, także służyły te rowery. No ja tutaj z Katarzyną wczoraj jeszcze rozmawiałyśmy o rowerach, nie mam wielkiego doświadczenia, ale miałam kiedyś rower taki NSU. Mam poczucie, że tak z okolic właśnie też do pierwszej dekady XX wieku, dwóch pierwszych dekad może XX wieku, to był rower damski, jeszcze z takim fajnym zabezpieczeniem z tyłu koła, taką siatką, żeby się tam suknia nie wkręciła. Tak. Potwornie ciężki, ważył chyba 24 kilo. Także no nie dało się go stalowy. Za bardzo, tak, stalowy, nie dało się go za bardzo przenosić, no ale był piękny, robił wrażenie. Czy te rowery NSU to jest jakaś popularna rzecz wśród kolekcjonerów rowerów, czy... W pewnym sensie to duża firma, do tej pory robi ta firma, ale to po prostu trzeba zobaczyć, jaki tam jest ten emblemat na główce ramy, nie? Mhm. Ja mam taką mądrą książkę, w której tam jest podane, gdzie, co mniej więcej, orientacyjnie, z jakiego okresu jest ta, i jest ten model, nie? No właśnie, katalogi różnych właśnie przedmiotów to pewnie też będzie jeden z tematów rozmowy, bo chyba te katalogi są takim najlepszym źródłem informacji, ale może zrobimy sobie jeszcze krótką przerwę i przejdziemy już do tego, co jeszcze można znaleźć, nie wiem, na strychach, w piwnicach, w Sędziszowej, w okolicach, w Górach Kaczawskich. Tak, tak, wrócimy do tego i słuchajcie, teraz was trochę jeszcze dobudzimy. Zamienimy tą jakąś spokojną, rzewną muzyczkę na mocniejszą nutę, która jest od Katarzyny dla was. Jachta. No, to nas Katarzyna tutaj obudziła. No, nie było to tak całkiem od czapki, że tak powiem, ponieważ chciałybyśmy dzisiaj wspomnieć kilka dużych koncertów, które miały miejsce lub będą miały miejsce tego lata w Polsce. Na pewno wielkim wydarzeniem był Rammstein w Chorzowie, a za nami polski, górnośląski Rammstein. Samego Rammsteina też nie zabraknie i pamiętacie pewnie wielki koncert Depeszów w Warszawie, a przed nami super festiwal, godny polecenia, zresztą już na antenie zamkowej wielokrotnie polecany, czyli Azerbejdżan, festiwal punkowy i stamtąd też coś postaramy się puścić. No, może uda nam się do tej pobiednej podjechać też na te, poza tym coś jeszcze nas w Wolimierzu czeka, albo już żeśmy przegapili. W Wolimierz już Katarzyna przeleciał. Auć.
Dobra, słuchajcie, my wracamy do naszych skarbów, krainy wygasłych wulkanów i nie tylko, dlatego że Stanisław opowiadał tutaj o Muzeum Rowerów, o tym jak kolekcjonował rowery i różne akcesoria do tych rowerów i to doprowadziło go do stworzenia prywatnego muzeum. Rozmawialiśmy o rowerach bojowych, czyli rowerach listonosza, strażaka, a teraz, Katarzyno, zatrzymaliśmy się na kwestii tego, jak odróżnić ten rower wartościowy, tak, zabytkowy, artefakt zabytkowy od zwykłego, przepraszam za słowo, bibelota. Także ja wam oddaję głos, bo ja chętnie posłucham. Właściwie od czego zacząć? Skąd właśnie kolekcjoner może czerpać wiedzę na temat tego, jak tą kolekcję zbudować, czego poszukiwać, co jest oryginałem, co nie jest, co ma jakąś wartość dużą, co umiarkowaną? Na pewno nie z internetu. Internet nie jest wyrocznią, tam jest tylko po prostu no, wszystko. Wiadomo, teraz jest inna technologia, podrabia się różne dziwne rzeczy, różne nawet cyferblaty porcelanowe do starych zegarów są podrabiane, zegarów gdańskich na przykład, czy innych Ślązaków, czy jakichś tam, ale no różne różności są podrabiane, no jest całkiem inna technologia, ale katalogi, jeszcze raz katalogi, jest katalog czegokolwiek, katalogi monet, katalogi klamer, szabel, wszelakich różnych różności, które są na przykład w obiegu, które można, że tak powiem, no zlokalizować, i jakaś tam ilość tego była mniej więcej, bo na przykład monety miały jakiś tam nakład, nie? Klamry być może też do pasów, czy tam jakieś tam szable, no. Gorzej już jest z lokalizowaniem na przykład, ile taka firma mogła wytworzyć dzwonków rowerowych, bo na dzwonku rowerowych była też ważna informacja. Oprócz elementu ozdobnego, mówię o tym nakrętce samej głównej, tej czaszy dzwonka rowerowego, która przeważnie była z mosiądzu, ale też były stalowe, chromowane lub niklowane. Była informacja, czyli imię, nazwisko, i miejscowość, nie? I na przykład koniczynka lub tam jakiś tam inny kwiatek, nie? Lub coś, jakiś element, czy jakiś tam elf. Czyli imię, nazwisko na przykład producenta lub zarazem też sprzedawca i producent rowerów, nie? Mała manufaktura, nie? Przy okazji to była taka reklama jeżdżąca, że ktoś kupował ten rower i na tym dzwonku po prostu było jego imię, nazwisko i miejscowość. Z jakiej miejscowości? No na przykład Fritz Kupin Zagan, nie? No, był taki, który miał sklep w Żaganiu i tak się nazywał i po prostu to ktoś ten rower kupił i na drugim koniec gdzieś tam Europy, czy tam gdzieś pojechał sobie, czy jak, i była objazdowa reklama. Czasami się zdarzało, jak na przykład było też w Iłowej, takie miasteczko koło Żagania, miał wytwórca zarazem sklep swój firmowy, w którym sprzedawał te rowery i to samo było na dzwonku i na przykład na główce, na tej emblemacie mosiężnym na ramię. No i co? Ale nie było, nie ma czegoś takiego jak katalogi dzwonków jakichkolwiek. Rowery są to, tylko katalogi. Może jeszcze to jest przed tobą, bo ja tutaj wyczytałam, tak, że w twojej kolekcji jest 350 dzwonków, więc może czas zrobić katalog. Więcej. No to już można ręcznie robić samemu, na przykład z danej miejscowości, na bazie na przykład danych z danego okresu ksiąg adresowych, czyli adres buchów takich, nie? Ale to jest tylko materiał taki ogólny, zbiorczy, że ten, kto zapłacił za tą reklamę, to jest ten, w tej księdze adresowej jest. Ale dlaczego nie ma tego roweru, który ja mam w żadnej księdze adresowej? Które ani w formie papierowej, ani w formie cyfrowej. Ja mam też znajomych za granicą, szukałem w Niemczech, po prostu nie ma, nie wiadomo skąd się wziął. I to jest oryginalne, bo to jest firma taka z Breslau, czyli z Wrocławia, Davidson się nazywał, która produkowała szyldy reklamowe na różne urządzenia. I to był akurat na rower, nie? I obok tego jest, że jest firma, producent, na przykład sprzedawca rowerów Zorał w Żarach, jest producent tych szyldów, czyli Davidson, Breslau, adres podany, nie? Oryginalna blaszka, nie? Co z tego? Nigdzie nie ma, w żadnych źródłach szukałem, jak na razie. Czyli jakąś tam
pewnie pierwszą wskazówką dla osoby, która wchodzi w posiadanie tego przedmiotu, jest poszukiwanie na tym przedmiocie wszelkich możliwych oznaczeń, tak? Tak. Czy to napisów, też. Czy to jakichś znaków, sygnatur, to może być jakiś tam pierwszy trop do poszukiwania. Oczywiście, jeśli jest to napis, no to sytuacja bardzo łatwa, bo napis można gdzieś wklepać w Google i zacząć przygodę. Trudniej, jeśli jest to sama forma obrazkowa, wtedy trudniej znaleźć. Tak. I na pewno rada dla początkującego, tudzież dla każdego kolekcjonera, inwestować w katalogi, w książki. Tak, tak. To są niemałe pieniądze, takie dokładnie. Inwestycje w katalogi, ale na pewno opłacalne. Ja wtrącę się, bo ja nie wiem nic na ten temat, absolutnie. To są, rozumiem, normalne papierowe katalogi. Tak. Nabywa się tak. Gdzie? Jeżeli chodzi o na przykład katalogi numizmatów wszelkich, to jest to bardzo mocno rozwinięty temat. Na giełdach staroci zazwyczaj, kiedy stoją handlarze właśnie z numizmatami, mają przy sobie tony różnych katalogów i tam faktycznie każda moneta jest opracowana i jest tak katalogowo wyceniona, czy tam każdy znaczek i tak dalej. Do takich innych przedmiotów, no to już pozostaje internet, do porcelany jest dużo katalogów, ale to już gdzieś tam trzeba ich szukać w internecie, na giełdach się nie spotkałam. Oprócz tego bardzo cennym źródłem informacji do identyfikacji, ale bardziej nawet do wyceny, są katalogi publikowane przez domy aukcyjne. Mhm. Mamy takie szczęście, że nasi sąsiedzi za Odry wiodą prym, jeśli chodzi chyba o liczbę domów aukcyjnych w Europie i też jakość ich prowadzenia, więc wchodząc na stronę domu aukcyjnego, można tam się zapisać w ich bazie adresowej. Czasami są tak uprzejmi, że przesyłają jakieś katalogi nawet za darmo, a zwłaszcza jeśli się chociaż raz coś tam kupi, to przesyłają potem za darmo, a czasami po prostu trzeba je nabyć i to, tak jak tutaj mówiliśmy, nie są tanie rzeczy. Taki katalog no, kosztuje tam powiedzmy 20 czy 30 euro. Oczywiście znajdziemy w nim kilkaset co najmniej przedmiotów opisanych, co to jest, no i jak gdyby z ceną sprzedaży. To jest dla nas bardzo istotny potem przyczynek do wyceny, bo to nie jest taka cena na zasadzie, tak jak często spotykam takie informacje w internecie, że coś jest warte tyle, ile ktoś jest gotów za to zapłacić. No nie do końca tak jest, bo jak wchodzisz do sklepu po chleb, to nie mówisz, że jesteś gotowa zapłacić za ten chleb złotówkę, więc po tyle mają ci go sprzedać, tylko on ma jakąś swoją realną cenę, która się bierze z surowców, jakieś marże i tak dalej. I tak samo jest z antykami. One też mają jakieś swoje realne wyceny i one się na przykład są wyceniane przez ekspertów i dom aukcyjny daje cenę szacunkową, więc jak jesteś zupełnym laikiem i otwierasz sobie jakąś aukcję, no podoba ci się przedmiot, nie masz problemów finansowych, więc możesz za ten przedmiot dać żądaną kwotę, ale dom aukcyjny ci tam pisze, jak ekspert ją, tą cenę oszacował. Więc jeżeli ten przedmiot nabędziesz i na przykład kiedyś będziesz go chciała sprzedać albo komuś podarować, dzieciom, którzy będą chcieli to sprzedać, no to masz z tego domu aukcyjnego wycenę, która mówi ci o tym, że ten przedmiot na przykład jest wart 500 euro i nie ma żadnego powodu, dla którego byś go miała sprzedawać, nie wiem, za 10 euro, bo ktoś ci powie, a ja tyle dam, bo tyle dam, prawda? Nie, ja się nie spodziewam, że to będą ceny poniżej katalogowych, tylko ja się spodziewam, że ktoś, mając świadomość, że jego przedmiot jest wart te 500 euro, będzie robił wszystko, żeby go sprzedać za 700. I jak się przed tym bronić? Zapewne tak, no właśnie, jak się przed tym bronić? I to jest też pytanie do Staszka, taka jakby niepisana kultura targowania się. To chyba jest jakiś obowiązek, mam wrażenie, na giełdzie staroci, że nigdy się nie kupuje za tą cenę, którą powie sprzedawca. Zawsze jak gdzieś tam chodzę, słyszę targowanie i to chyba jest taki element nieodzowny. Nie kupuje się bez targowania. No tak, no to raz, że to jest taki, no, zwyczaj też, no, że jak w niektórych miejscach, jakby ktoś pojechał, nie wiem, do krajów na przykład azjatyckich i by kupił bez targowania, bardzo by tego obraził, tego handlarza, nie? No, chodzi o całą procedurę. Ale to też chodzi o to, jak tu rozmawialiśmy o tych katalogach, też są o stany zachowania, bo w katalogach jakichkolwiek, na przykład monet czy tam czegoś, są stan zachowania, pierwszy, drugi, trzeci na przykład, nie? Czyli albo coś jest niezniszczone, albo mniej zniszczone, albo jeszcze bardziej zniszczone. Zależy od stan szuflada na przykład, czy stan wykopany z ziemi, czy tam gdzieś tam z działań wojennych, czy tam z czegokolwiek tam, nie? No i tego jest naprawdę bardzo dużo i no, to nie jest takie też proste, tak jak mówię, że podróbek jest cała masa. Są portale też internetowe, na przykład jeżeli chodzi o różne tam monety, no nie tylko aukcyjne, ale są na przykład, no, no czy też aukcyjne, ale przy okazji można się dowiedzieć, gdzie, co i jak. Na przykład słynne WCN, Warszawskie Centrum Numizmatyczne, które tam jest po prostu wszystko, nie? Kopalnia wiedzy, jeżeli ktoś chce się czegoś dowiedzieć, no jest...
Jest opis, są fotografie, ale niektóre katalogi są po prostu też monetowe, gdzie monety są, tylko są opisówka, nie? To już jest dla takich bardziej zaawansowanych, już ktoś tym siedzi, po prostu wie, o co chodzi, nie? Że to jest to, tyle warte mniej więcej. Te ceny są orientacyjne, nikt nie zapłaci ceny z katalogu, no chyba, że trzeciego stanu zachowania, nie? Albo, no, tak samo się nie kupi, no bo to też, no nie, po prostu, to jest po to, żeby orientować się. Ale to jest jakaś wskazówka, tak, ile to jest mniej więcej warte, nie? Żeby się za dużo nie przestrzelić. Tak. No na giełdzie na pewno antyków, staroci spotkamy bardzo różnych sprzedawców. Tak. I takich, którzy mają fantastyczny towar i dużo o nim wiedzą. I takich, którzy w ogóle się nie interesują tym, co wykładają. Też spotkałam się z takimi sytuacjami, że sprzedawca nie wycenia wcale towaru, który posiada. No właśnie, ja widziałam takie parę, leżą, nie ma cen. To jest w ogóle powszechne, chociaż tak teoretycznie nie powinno tak być, ale to jest nic. Bardzo często sprzedawcy wyceniają klienta, czyli oceniają pytającego, ile on jest w stanie zapłacić i taką cenę podają. I można nawet spróbować podejść kilka osób o różnej aparycji, że tak powiem, jaką dostanie wycenę. No ten, kto dostanie najwyższą, na pewno może się pocieszyć, że wygląda dostojnie. Tak. Czyli w takiś Ferrari nie przyjeżdżamy na takim... No raczej chyba nie. Żadnymi Maybachami nie przyjeżdża się na giełdę staroci. Rowery. Żeby nie, rowery. No dokładnie. NSU, taki z 1879 roku. No dobra, słuchajcie, a gdzieś odbywają takie tutaj w krainie wygasłych wulkanów i w ogóle na Dolnym Śląsku największe giełdy staroci? Cieplice na przykład. Mhm. I jak one są często, albo kiedy można na nie trafić? Legnica, druga niedziela miesiąca. Każda druga niedziela miesiąca? Tak, tak. Czyli jutro. Tak, jeżeli, a to można też w internecie jest, bo jakieś dawno temu zaczynałem takie zajmować się tym, już w formie też, że tak powiem, porównywań cenowych też z internetu, no to w internecie jest wszystkie giełdy staroci w całym kraju, opisane są gdzie, co, kiedy, od kiedy, w których godzinach i tak dalej. Nie? A są jakieś takie kultowe wydarzenia? Takie giełdy, że jak ktoś, nie wiem, interesuje się, kupuje, coś sprzedaje, to musi na nich być? Są takie wydarzenia? No są, no na przykład na słynny Jarmark Dominikański w Gdańsku. Gdańsku, Tak, są, ale to wiadomo, że tam są ceny kosmiczne. Teraz już chyba za nami, tak? Bo to chyba lipiec jest. Tak, tak. No, w każdym mieście praktycznie, no większym, no nie tylko w mieście, no. Ja zapraszam do Sędziszowej. A to na pewno. A Jarmark Dominikański to jest chyba też takim wydarzeniem turystycznym, bo tam bardzo dużo osób po prostu tak jako zwiedzający się przechadza. Tak, bo to jest faktycznie cały długi targ, jest wtedy zajęty i można tak w celach edukacyjnych też przejść. Zobaczyć takie okazje, na których pewnie nigdy nie będzie nas stać, ale przynajmniej można wtedy o nich porozmawiać, zatrzymać się, czasami nawet dotknąć. W naszych tutaj okolicach, oprócz cieplic, które wymieniłeś, które chyba są co tydzień, Legnica, druga niedziela, czyli jutro, duża giełda Świdnicy, też pierwszą niedzielę z kolei, no i chyba Jelenia Góra. Takie, no tak mi się ta Jelenia Góra najbardziej, kolebosy tutaj. Takie chyba... Bolesławiec, święto ceramiki też. Tak, w Bolesławcu było. Podczas święta, ale Jelenia Góra faktycznie to jest też taka giełda, na którą zjeżdżają się handlarze z całej Polski, tak? Więc jeżeli my nie możemy jechać na Jarmark Dominikański, to prawdopodobnie to, co z jarmarku spłynie, trafi też do Jeleniej Góry. Jelenia Góra odbywała się kiedyś raz do roku we wrześniu, a teraz już jest dwa razy do roku, kwiecień i wrzesień. Mhm, czyli Jelenia Góra przed nami, czyli jest opcja taka, żeby się tam wybrać z mikrofonem. Teraz posłuchać naszej audycji, doedukować się i... Okej. Okay. Powiedzcie mi i słuchaczom naszym, co na takiej giełdzie z reguły się znajduje? Bo na pewno monety, rozumiem, rowery, no to już przyjmuję, porcelana, co jeszcze się znajduje na takich giełdach najczęściej? Co ludzie mają? Wszystko, meble, odznaczenia, jakieś tam militaria, czyli jakieś tam, no, biała broń, no nie wiem, militaria to jest pojęcie ogólne, to są odznaczenia, biała broń, jakieś te elementy wyposażenia wojskowego, orzełki, guziki, czapki, mundury, części oporządzenia i tak dalej, takie różne, no, są różni specjaliści, którzy takie rzeczy zbierają czy sprzedają, nie? Bardzo różne rzeczy, nie? No oczywiście tak jak u mnie, czy nie tylko u mnie, po prostu z różnego okresu, że nie ma tak, że to jest na przykład giełda staroci z danego okresu. Tam jest po prostu wszystko, tam jest i PRL, i druga wojna, i pierwsza, i tam i secesja, XIX wiek i tak dalej. Różne różności, nie? Tak, bo kolekcjonerzy też właśnie celują w różne okresy, tak?
Taki chyba najsłynniejszy dawniej polski kolekcjoner starowiejski. On w ogóle mówił, że przedmioty wykonane po XVIII wieku to w ogóle nie są starocie, to w ogóle go nie interesują. Natomiast dzisiaj mamy wielką jakąś kulturę zbierania przedmiotów z PRL-u, które się zrobił kilka lat temu na niewielki boom. Na szkło kolorowe, tutaj z hut kłodzkich, na meble z PRL-u, tak? Czyli ta granica chyba wiekowa jest taka bardzo płynna, tak? Coś, co czym kiedyś starowiejski by się nie zainteresował. Dzisiaj, no XIX wiek, to już jest poważny antyk. A jak postrzegasz właśnie pochodzenie tych rzeczy, które są na giełdzie? Czy można na giełdzie coś kupić jeszcze takiego autentycznego, śląskiego stąd? Czy to już są w większości takie rzeczy gdzieś ciągnięte z głębi Niemiec, w tych słynnych kartonach, po bananach i już tam tych rzeczy chyba śląskich coraz mniej może być? Bardzo różnie, bo ja tam w swoim doświadczeniu to nie tylko chodzi o takie giełdy, czy jakiekolwiek tam pozyskiwanie od kogoś, ale znaczy od kogoś, kupywanie na innych giełdach, ale robiłem coś takiego, tak jak niektórzy to mówią, jechać na adres, czy jechać na klamkę. No dokładnie, o to się chciałam zapytać. Do ludzi, po prostu tak jest, po prostu najlepiej, bo przyjeżdżam do takiego kogoś i no kupuję starocie, a ktoś mówi, że on nie ma żadnych staroci, w jego pojęciu nie ma, ale ja czy mogę zrzucić okiem, zobaczyć, widzę z daleka stoi stare imadło, nie? Nie wiem jeszcze jakie, bo go nie dotknęłem, czy to PRL, czy przedwojenne. No dobra, imadło, no to dalej wchodzę, patrzę tam jakieś siekiery stare, to jakieś narzędzia, jakieś wszelakie, tu łyżka leży srebrna, z jakiegoś tam zdekompletowana, z jakimś monogramem, nie wiadomo co to, gdzie to, skąd to i nagle się taka kubka uzbiera i zapłacę kilka stówek na przykład temu komuś i on jest zdziwiony, że to są na starocie, bo on mówi, a panie, a to złom, to śmieci, a to chciał wyrzucić i tak dalej. A ja mówię, no ale po co wyrzucać, jak to można sprzedać? No to jest chyba taka najbardziej ekscytująca forma w ogóle zdobywania tych przedmiotów, bo jedziesz w takie miejsce i nie wiesz, co cię czeka. Katarzyno. Po piwnicach, po strychach, po tych różnych miejscach. Ale to powiedzmy jeszcze raz, jak jedzie się na adres, albo jedzie się na klamkę, tak? Ta. Na klamkę, słuchajcie, pamiętajcie, jak ktoś od dzisiaj będzie kolekcjonował jakieś ciekawe przedmioty, to jedzie się na klamkę albo na adres. No i właśnie, i tak zdarza ci się tutaj w tych naszych Górach Karczaskich, czy gdzieś na Dolnym Śląsku właśnie, albo dostać cynk, a czy po prostu tak jedziesz i widzisz stary dom i myślisz sobie, o, stary dom, więc może coś się jeszcze trafi? Takie informacje też. Szczególnie to ludzie przyjeżdżali, jeżeli miałem na przykład tak wystawione te w formie wyprzedaży garażowej, te graty, co ja tutaj mam, to po prostu przyjeżdżali. A panie, u mnie podobne takie są, jak chcesz pan to tam przyjeść. I tak w kilku miejscach takich byłem po prostu. Czyli też robisz sobie reklamę. Tak, sprzedajesz, ale jednocześnie klienci, znaczy sprzedający mogą do ciebie. Ktoś ten na przykład też przywiezie czasami sprzedaj. No były takie sytuacje, że ktoś tam coś tam przywiózł do, żeby sprzedać. No nie mam problemu. Właśnie widziałam u ciebie chyba taką piękną emaliowaną przedwojenną tablicę ze świeżawą, szynał. To nie u mnie. To nie u ciebie. Nie. Bo gdzieś chyba w Sędziszowej przejeżdżając widziałam, że ktoś tam przed domem ją miał. To u mojego znajomego. Aha, okej. Okay. No, po drodze to jechaliśmy. U Jerzego. Rozumiem. I ona też na sprzedaż jeszcze? A to nie wiem, już by trzeba było jego pytać. Okej. Okay. Wiem o co chodzi. Też chciałbym ją kupić. No taka dobra. Gratka na pewno. No to jeździ się na klamkę, na adres. Ela Szumska nam opowiadała, ona ma u siebie muzeum kopalni Złotymstoku, czy to nawet szerzej się, bo to muzeum nazywa? Tak, ale tam chyba przedmioty są w ogóle związane ze Złotymstokiem, szeroko pojętym. Nie tylko z kopalnią też, ale w ogóle chyba wszelkie takie... Tak, bo ona opowiadała właśnie, że chodziła po Złotymstoku i okolicy, patrzyła, gdzie, na którym domu jest wymieniony dach i tam nie te domy sobie darowała, ale wchodziła do tych domów, gdzie te dachy były stare i pytała się, czy może poszperać właśnie na strychu. Bo może coś ciekawego tam znajdzie. Z reguły to były takie rzeczy do wyrzucenia. I w ten sposób ona część kolekcji skompletowała właśnie chodząc od domu do domu. Później zrobiła się w Złotymstoku nawet taka tradycja, że jak ktoś coś miał, to przynosił do muzeum, do kopalni. Mało tego, Elżbieta zadbała o darczyńców, dlatego że tam każdy jest wymieniony z imienia nazwiska. I to ktoś już u niej wisiał na tablicy, w cudzysłowie, to ktoś następny też chciał na tej tablicy się znaleźć. I w ten sposób ona skompletowała. Dlatego tutaj pytamy się, czy w krainie wygasów wulkanów, która jest w sumie w samym środku Dolnego Śląska i ta linia frontu się zatrzymała tutaj niedaleko jeszcze, czyli jakby osoby, które
stąd musiały wyjechać w 1945 roku, no zostawiły bardzo często obrus na stole, prawda, i ciepłą zupę. Przysłowiową, no właśnie. To jest jakby chyba taka skarbnica tego wszelkiego dobra, które później znajduje się na giełdach staroci. Nie wiem, czy poza tymi sytuacjami, że ktoś ci zaproponował coś, odsprzedanie czegoś, jakieś takie niesamowite historie, albo może przedmiot jakiś, który był o wiele więcej wart niż świadomość właściciela tego przedmiotu. No... Tak, no zdarzały się takie sytuacje, tylko że jak mówię, jak pamiętam jeszcze jak pracowałem w muzeum tym w Żaganiu, martyrologii alianckich jeńców wojennych, tam się tak nazywało, byłem asystentem, no to po prostu ludzie albo przychodzili, albo dzwonili, tylko że nie było funduszu na zakup muzealiów, nawet funduszu reprezentacyjnego nie było. Trzeba było mieć swoją kawę czy herbatę, swoje nawet jakieś ładne ubranie, żeby wycieczkę oprowadzić, czy tam, nie wiem, bo tam oprowadzałem różne wycieczki zagraniczne, wszelakie, bardzo różne, nie? No i co? No i nie było możliwości. Można było to albo kupić prywatnie, za własne pieniądze, co nie zawsze było możliwe, z wielu powodów. No i czasami sytuacje takie były, że po prostu gdzieś to poszło gdzie indziej, nie? Mhm. A co ludzie przynoszą na przykład? Wszystko, co się da. Po prostu dokładnie wszystko. Przecież pamiętam, niektórzy to robili, ja tak uważam, w formie jakiejś tam nawet, powiedzmy to przestępstwa nawet, mógłbym tak powiedzieć, bo jak była na przykład biblioteka słynna poaugustiańska w Żeganiu, która miała księgozbiór augustiański, pieczątka mojego prywatnego księgozbioru właśnie wzorowana była na tym księgozbiorze, jeżeli chodzi o wzory estetyczne. No to przychodzi taki gościu do mnie jeden, który tam był coś takiego, jak to kiedyś by to się nazywało PKZ-y, czyli pracownik konserwacji zabytków, nie? No i on tam pracował jako pracownik i przynosi do mnie, czy chcesz książki kupić, bo ja tam handluję, bo się dowiedział, bo coś tam, bo można sprzedać. Gościu zresztą też był nieczeźwy i do mnie. Ale ja tą książkę otwieram, patrzę, pieczątka jest księgozbiór augustyański. Powiedziałem, no nie, no jak? No bo tam bibliotekę, tam się strop wtedy zawalił i tam te się urunęły te regały z książkami. No i parę książek gdzieś tam. No ja myślę, że to jest w ogóle taki trochę szerszy temat, ten Dolnośląski Dziki Zachód i w ogóle szaber, który się rozpoczął w 1945 roku i jak widać w jakimś namiastce trwa do dzisiaj. Może jeszcze po kolejnej przerwie muzycznej rozwiniemy ten temat przedmiotów, które właśnie od 1945 roku zaczęły z Dolnego Śląska wypływać, rozpływać się, co można było w takich mieszkaniach na Dolnym Śląsku znaleźć, kiedy osadnicy się tutaj pojawiali, bo pamiętam głównie z opowieści mojej babci, jak ona objęła mieszkanie w Legnicy, przepotężne, 140 metrów, w pełni wyposażone we wszystko. To chyba warto jeszcze o tym porozmawiać. No porozmawiamy o tym. Ja myślę, że wiesz, mnie nurtują piece. Piękne kaflowe piece, takie kominkowo, nie wiem, jakie otwarte, takie piękne. I to, że ludzie je burzą po to, bo czegoś szukają. Tak, nie, no bo są tacy, co przyjeżdżają tutaj do Krainy Wykasów Wulkanów, to słuchajcie, to my wiemy od naszych słuchaczy w ogóle, takie historie, że gdzieś tam rodziny już nieżyjących mieszkańców tutaj Krainy Wykasów Wulkanów, zdarza się im zaglądać do krainy. No i właśnie oglądają piece i o te piece to może cię, Staszku, też zapytamy, dlatego że czasami to są prawdziwe dzieła sztuki, a częściej mam takie przeświadczenie, że jednak coś schowane było w tych piecach, dlatego one wzbudzają po 70 latach od wojny jakieś takie emocje. Tak. Także o tym porozmawiamy sobie po krótkiej jeszcze przerwie muzycznej. Myślę, że teraz będzie trochę spokojniej, ale ciągle jeszcze mocno dynamicznie. Thank you.
wracamy do was po mocnym akcencie, tak, depesza. Wracamy do studia Wrzące Wulkany, tylko i wyłącznie na antenie radia Zamek nadaje. Za nami pierwsza godzina programu, w którym rozmawiamy o mniejszych i większych skarbach krainy wygasłych wulkanów. Z nami jest Staszek, który opowiada też o rzeczach, które są w jego posiadaniu. Rozmawialiśmy o jego Muzeum Rowerów. W przerwie dowiedzieliśmy się o pasjonującej Katarzyno historii dwóch serc, ale to do niej zaraz chyba wrócimy. To trzeba powiedzieć naszym słuchaczom. O sercach w srebrnych pucharach. No i formalinie przy okazji. Księżniczek żagańskich. Były losy tych serc. Ale zanim wrócimy do tych serc i powiemy o formalinie, to troszeczkę przegląd wydarzeń jeszcze po drodze, dlatego że przed nami jesteśmy w trakcie długiego weekendu. Ten długi weekend wydarzy się na pewno z Perseidu chyba na Zamku Grodziec. Tak jest, Zamek Grodziec, kasztelan Zamku Grodziec, który był naszym gościem, serdecznie zaprasza słuchaczy na noc 14 na 15 sierpnia, czyli spokojnie możecie nockę zarwać, bo macie wolne na drugi dzień. Od godziny 21 do 2 w nocy taka biesiada zamkowa, będą leżaki, będzie jakaś kiełbaska, a z leżaków będzie można się położyć i patrzeć w niebo, na pewno bardzo na grodzcu rozgwieżdżone, bo żadne światła miasta nie będą zakłócać widoków. No właśnie, w programie przewidziany jest też chyba taki instruktor ze strony Marcina Ślipko, to jest astrofotograf z krainy wygasłych wulkanów, który ma piękne prace, poszukajcie na jego fanpage'u Marcin Ślipko, to są wspaniałe widoki Drogi Mlecznej, czy też właśnie Perseidów i wszystko w cenie biletu wejściowego z tego, co czytałam. Tak jest. Także zapraszamy was 14 sierpnia wieczorem. Tak. Wieczór późny od 21:00 na pewno będzie można się dowiedzieć właśnie, jak fotografować nocne niebo, może też jak fotografować w ogóle obiekty nocą. Zresztą piękne zdjęcie takie właśnie Grodźca znajduje się teraz na fanpage'u zamku. A na drugi dzień, jak już wypoczniecie po Perseidach, to koniecznie do Siedlęcina. W Siedlęcinie 15 sierpnia, Dzień Archeologa, będzie zwiedzanie z Przemkiem Nocuniem, który był naszym gościem 2 tygodnie temu. Dwa razy Przemek zrobi zwiedzanie, będą ciekawe prelekcje. Będzie też dużo zabawy dla najmłodszych, także nie bójcie się, nie wahajcie się jechać z dziećmi. Dzieci znajdą tam twórczą rozrywkę, a wy będziecie mogli spokojnie pozwiedzać i posłuchać. A Katarzyno, powiedzmy naszym słuchaczom, jak nazywa się impreza w Siedlęcinie? Wpadnij do wykopu. Wpadnij do wykopu. Nie mylicie się. Jeśli gdzieś na Facebooku rzuciło wam się takie hasełko, tak, wpadnij do wykopu, to znaczy, że trzeba do tego Siedlęcina po prostu przyjechać. Dokładnie. I wpaść do wykopu. Na pewno coś ciekawego tam znajdziecie. Dokładnie. Ale o wykopaliskach to my sobie porozmawiamy jeszcze, czyli jak eksplorować, kopać i nie wpaść w konflikt z prawem, bo myślę, że to jest taki jeden z tematów, który od lat jest gorący i on taką jest chyba też linią sporu pomiędzy archeologami a eksploratorami, chciałam powiedzieć detektorystami, ale udało się to wypowiedzieć. Nie wiedziałam, czy to wyjdzie, dlatego do tego wrócimy. My wam przypominamy, że jesteśmy w drugiej godzinie Wrzących Wulkanów. Radio Zamek nadaje. Wy też możecie być częścią radia. Pamiętajcie o Patronajcie Zamku. Zaglądnijcie tam i będziemy wdzięczni za każdą złotóweczkę, którą przekażecie. Tymczasem wracamy do naszego gościa Staszka i do pieców, dlatego że Zbyszek Mosoń, nasz gość ubiegłotygodniowy, napisał, że wybiera się z wizytą do najsłynniejszego kaczawskiego z Duna. Także już dzisiaj pozdrawiamy i Zbyszka i życzymy udanej wizyty. Zdarzyło mi się rozebrać za pieniądze zupełnie nieświadomo piękny kaflowy piec. Myślę, że był z początku XX wieku. Jak to się działo, że w domach były, czasami w mieszkaniach po prostu, były takie piękne, ozdobne piece, bo to nie zawsze były jakieś wielkie rezydencje czy wille. Z czego to wynikało? Powiedzcie coś krótko. Może ja. Oprócz tego, że tam starocie starociami, też jak na tym Staśku w terenie, na tym blogu, to są moje różne wypady w teren, czyli Stasiek w terenie jest w różnych miejscach, nie tylko Polski i nie tylko rowerem, czy tam w górkach. Po prostu widywałem w bardzo różnych miejscach. Teraz jak byłem na kilkutygodniowej wyprawie rowerowej po wschodnim pasie Polski, na przykład po Podlasiu, któryś tam raz z kolei, i nie tylko tam, to piec po prostu stanowił taki trzon, że tak powiem, jeżeli chodzi o piec kuchenny, nie? Bo były co najmniej dwa rodzaje, czyli piece kuchenne były i piece pokojowe. W tamtym rejonie wschodnim to po prostu widziałem bardzo ciekawe rozwiązania. Piece kuchenne były
wielozadaniowy, oprócz tego, że się paliło, że się suszyło coś tam, czy grzyby, czy pranie, można było też na nim spać, czy był na przykład zbiornik żeliwny z kranem osiężnym, przy okazji woda gotowana była gorąca, że można było brać i tak dalej, że był piekarnik, była tak zwana dochówka, w której się obiad przygotowało i się i tam trzymało. Przechowywało w cieple. Tak, ale pokojowe piece były też bardzo ciekawe, bo widziałem coś takiego w bardzo wielu domach. I to niektóre domy, które miały prawie 200 lat, drewniane. Piece piękne, z koroną. Nie tylko, ale były też zwykłe, kwadratowe, ale ogromne, takie ponad dwumetrowe, które przez ścianę w jednym miejscu się paliło. Na przykład było w kuchni, na Podlasiu na przykład widziałem, chociaż na Roztoczu, na Lubelszczyźnie też widziałem. W jednym miejscu się paliło kuchni, w piecu kuchennym i obok z lewej strony był piec pokojowy, którym się paliło też w kuchni, który część przechodziła na zewnątrz do pokoju, tak, żeby się nie kurzyło po prostu. To jest proste. Też taka często spotykana sytuacja, że albo jest jeden piec na dwa pokoje, tak, czyli po prostu ściana przechodzi przez pół pieca, albo drzwiczki od pieca są na korytarzu, piec faktycznie jest w pomieszczeniu, w którym się już nie brudzi, a wrzuca się czy czyści go z korytarza. Takie sytuacje są i w domach mieszkalnych, czy w mieszkaniach, ale najczęściej w pałacach tak jest, że po prostu korytarze są tylko dla służby wydzielone, takie miejsca przechodnie i też do obsługi pieców, także taki pan, który sobie siedział w salonie i grzał się przy piecu, to nawet nie miał świadomości, że gdzieś tymi korytarzami ubijała się służba, dbała, żeby ten piec był ciepły, żeby go wyczyścić. Ty tutaj mówisz, oglądałeś piece na wschodzie, takie typowo polskie, a ta kultura pieców też w różnych miejscach Europy była różna. Tak. Tu, gdzie my obecnie mieszkamy, mamy takie piece typowo niemieckie. To są piece dekorowane jakoś z kaflami dekorowanymi w postaci reliefów, czyli po prostu są wypukłe te dekoracje, tudzież wklęstwa, które są na piecach. Natomiast gdzieś tam w kulturach takich zachodnich, Niderlandów, mamy przepiękne malowane kafle i całe piece malowane, także to jest, myślę, takie większe zagadnienie. Kultura w ogóle z Dunów, tutaj o Dunach Zbyszek wspomniał, jakoś w Polsce tam się odradza. Czytałam nawet artykuł o dosyć młodym człowieku, który popełnił już kilka książek na temat całej tej kultury budowania pieców, jakiejś symboliki. Ale one były zdobione dlatego, żeby dobrze wyglądały, bo były tylko takim elementem użytkowym jakiegoś pokoju, czy one były zdobione, bo to właśnie była ta kultura zduńska, czy to był taki trend tutaj? Bo na Dolnym Śląsku ja widziałam tych pieców bardzo dużo. One bardzo często do dzisiaj cieszą oko, bo są tak pięknie wykonane. I działają jeszcze, to jest najlepsze w tym wszystkim. To było robione właśnie, żeby to nadać charakter takiemu, czy to po prostu przypadkowo, to dzisiaj dobrze wygląda? To jest taka, wiesz, dekoracja, ponieważ kiedyś przedmioty, w ogóle wszystkie przedmioty rzemiosła miały w sobie też trochę artyzmu, tak? Bo to wszystko miało cieszyć oczy i jakoś odzwierciedlać status właściciela. W pewnym momencie, dopiero w XX wieku popadliśmy w taki formalizm, czyli że przedmiot ma mieć tylko spełniać swoją funkcję, a oprócz tego nie ma niczym estetycznym nas zachwycać. Ale wcześniej, jeszcze do końca XIX, do początku XX wieku, przedmioty użytkowe oprócz tego były wykonywane kunsztownie. Rzemieślnik był naprawdę często artystą, stąd mamy rzemiosło artystyczne. No i po prostu wszystkie te przedmioty codzienne miały nasze oczy cieszyć. A te najstarsze piece, jeszcze średniowieczne, to w ogóle wyglądały zupełnie inaczej niż to, jakie dzisiaj mamy wyobrażenie o piecach, ponieważ te kafle miały kształt, tak mówiąc najbardziej obrazowo, jakby doniczek, tak? Czyli ta część denka była wewnątrz, oblepiała piec dookoła, a ta część rozchylona doniczki była na zewnątrz. Dzięki temu zwiększała się powierzchnia grzania, tak? Piec sam w sobie mógł mieć określoną powierzchnię, ale dzięki temu, że wychodziły z niego takie doniczki, to ta powierzchnia była jeszcze większa. Później dopiero w okresie renesansu pojawiają się te już znane nam takie formy pieców, czyli no takie w zasadzie, jakie widzimy w starych domach do dzisiaj. No, i tym samym dostaliśmy wszyscy taką skróconą lekcję z duństwa na przełomie wielu wieków. Ja zapytam się o te piece, dlatego że kilka razy spotkałam się z takimi historiami, że ktoś coś po prostu w tym okresie niepalącym ukrywał w piecu, no więc dokładnie. Ja was podbieram troszeczkę. Tak. Co nie zmienia faktu, że jednak faktycznie dość precyzyjnie takie piece są ładne, kaflowe, te dziś z końca XIX wieku czy XX są nawet do dzisiaj pięknie rozbierane, nie są łamane te kafle i te kafle gdzieś tam potem zyskują swoje drugie życie. Słuchajcie, rozmawialiśmy o gorącym sporze pomiędzy eksploratorami i archeologami.
Czy ty, Katarzyno, ze swojego punktu widzenia jako archeolog i Staszek jako eksplorator, czy wy możecie powiedzieć, co jest źródłem tego sporu, czy to faktycznie jest taki gorący spór i czy w ogóle nie idzie tego pogodzić, bo tak naprawdę archeolog, rozumiem, że to jest taki trochę zabiórkowy szperacz w bibliotece, chociaż eksplorator pewnie często też, tylko eksplorator się udaje w terenie, czy nie, no poprawcie mnie. Jak jest? To może posłuchajmy opinii naszego gościa, a ja ewentualnie coś dopowiem ze swojego doświadczenia. No mam też doświadczenie ze współpracy z archeologami, bardzo pozytywne, bardzo różnymi. Nie tylko kolegi Oktawiana, którego tam wymieniłem wcześniej, ale tak w ogóle, czy badania na Srebrnej Górze, czy tam gdziekolwiek. Po prostu no żaden problem. Nawet pomagał mi taki jeden kolega, chociaż jak Muzeum Rowerów, no to nie jest tam jakiś tam związany na przykład z neolitem, czy tam z czymkolwiek, tylko po prostu odpowiedni, określony wycinek czasowy, czyli koniec XIX wieku i XX wiek, no bo to już okres PRL-u, to już mnie tak słabo to interesowało, bo tego była masowa produkcja, jakość słaba tych rowerów, no ja uważam, że tak naprawdę były koniec XIX wieku do wybuchu II wojny światowej, to były najlepsze produkcje rowery, najlepszej jakości. Obojętnie, czy to były niemieckie, francuskie, czy polskie, nie? No bo niektórzy traktują to jako, że Anglicy wymyślili rowery w XIX wieku. No nie do końca tak jest, nie? Tak naprawdę to Francuzi wymyślili rowery, nie? No, a Leonardo da Vinci też projektował rowery i to o wiele wcześniej, nie? A na czym jakby zasadza się oś konfliktu między detektorystą, eksploratorem, a archeologiem? Czy w ogóle prawem, państwem? No wiadomo, że prawo w Polsce jest inne niż na przykład prawo na przykład w Anglii, bo znam też znajomych. A właśnie, a jak to wygląda w Anglii? Znajomych poszukiwaczy, czy detektorystów, czy tam jakby to nazwać, ludzi, którzy na przykład znajdywali różne rzeczy, bo prawo jest na przykład, nie wiem jak tam w całej Anglii, ale na przykład mój kolega opowiadał, którego poznałem też jakiś czas temu na Srebrnej Górze na badaniach terenowych zlecony przez WKZ Dolnośląski, że po prostu znalazł tam jakieś tam przedmioty złote, celtyckie bodajże, nie wiadomo dokładnie z którego roku, no ale wiadomo z jakiej epoki i tak dalej. No i co? No na terenie prywatnym, którego dostał pieniądze od ministerstwa, ileś tam, tych funtów, nie wiem ile, mówił mi, ja nie pamiętam, to było dawno. Część dostał właściciel terenu i wykupiło to jakieś muzeum, które miało czyli fundusz. Jakby dostał nagrodę? Nagrodę, prawdziwą, pieniądze, nie dyplom i nie jakiś wyrok. Uścisk. Tak, w Polsce. Uścisk konserwatora. Konserwatora, ewentualnie ministra. No, to już dużo by było. No, tylko po prostu, no ja tak uważam, dlatego ten czarny rynek istnieje nie tylko w Polsce, nie? Chociażby na Ukrainie też mam znajomych różnych, nie? Tam już całkowicie, nie? Tam już jest, tak uważam, bezprawie, nie? W pewnym sensie, bo tam nie ma, że jakiejś tam normalizacji, tam tych depozytów jest cała masa, bo okres jest bardzo bogaty historycznie i tak dalej, kulturowo. Pojęcie też zabytku jest bardzo ogólne, niejasne. Co jest zabytkiem? Warstwa, do jakiej warstwy się kopie. No. Ja uważam, że jeżeli takie by było pojęcie, no to każdy rolnik, który głęboką orkę ryje warstwę, narusza kulturową, czy jaką tam, jakby to nazwać, powyżej 40 cm, jest przestępcą w Polsce. No bo ryje, pługiem. Mhm. A nie każdy detektorysta kopie na 50 cm, żeby znaleźć monetę, bo nie ma takiej możliwości. A jak detektorysta, na jaką głębokość on detektor jest czuły? Zależy, co to jest. Jeżeli ktoś zbiera na przykład monety, się specjalizuje, no to nie znajdzie monety na 50 cm jednej, chyba że skarb, całe wiadro, powiedzmy gar. Ale czy detektor ma taki zasięg, że on penetruje tak głęboko? Ma, ale nie na jedną monetę, na większe przedmioty, tak. Kwestia ustawienia jeszcze do tego dyskryminacji i tak dalej, jakiej produkcji, tej co, gdzie, zanieczyszczenie środowiska, kamienie magnetyczne do tego, gleba, mineralizacja gleby, powiedzmy powietrze, wilgotność, wszystko ma na to wpływ. Dyskryminacja to jest ustawienie detektora na określonym rodzaj metalu, tak? Jest, tak, co odrzuca, na przykład na śmieciach, no to na śmietnisku takim, no to jest niemożliwe, no bo tam są wszelakie odłamki metali różnych, jakieś folie aluminiowe, różne różności są, po prostu
Niemożliwe. Słońce jeszcze świeci w cewkę, to też już inne parametry. Inaczej działa, jak jest mróz, taka sam, ten sam wykrywacz w innym momencie, w innej pogodzie i porze roku. No jest to bardzo złożone, ale rozumiem, że operuje się na głębokości kilkudziesięciu centymetrów, tak? O głębszych jakichś centymetrów, już 20, nie ma mowy o 15, odczytach. Tak, 15-20 humus. Czyli operuje się w warstwie humusu, tak, czyli tak dokładnie. Jak mówisz, tej warstwie, której teoretycznie operuje też rolnik. Tak. Tak, nawet więcej. Rolnik, jak mówię... No jak ma głęboką orkę, to może i 50 centymetrów. Tak. To teraz ja w takim razie zapytam o ten spór pomiędzy archeologami a eksploratorami z detektorem. Czyli ja rozumiem, że jest miska archeologiczna, one są zinwentaryzowane w jakimś dokumencie i w momencie, w którym detektorysta z detektorem wejdzie na to stanowisko archeologiczne, to wtedy dochodzi do tego ewentualnego, w cudzysłowie, weźmy sporu, tak? Czy? To znaczy... W gminie są też inwentaryzacje, jest stanowiska archeologiczne, bynajmniej są i powinny być ogólnodostępne za darmo dla każdego, nie tylko detektorysty. Ktoś przychodzi po prostu, żeby, nie wiem, budynek na przykład postawić, nie? Nie musi mieć nadzoru archeologicznego, czy jakiejś pracy zlecone, czy ratunkowej, że po prostu chce wybudować, a chce być na przykład, nie wiem, czysty prawnie, na przykład, no bo nie ma akurat tam żadnej wiedzy, no bo skąd może wiedzieć, nie? No co ważniejsze, może nawet przed zakupem działki powinien takie informacje zasięgnąć, dokładnie. Czy potem w toku na przykład jakiejś budowy spotkają go jakieś konsekwencje z tytułu na przykład nadzoru archeologicznego i ten taki dokument, o którym mówisz, Katarzyna, dotyczący stricte tylko archeologii, nie w ogóle wszystkich zabytków, to jest archeologiczne zdjęcie Polski. Coś takiego było wykonywane w latach 80. No jakby jest cały czas, baza jest rozbudowywana. Polega to na tym, na prospekcji terenowej, czyli mówiąc wprost, na przejściu danego kawałka ziemi, tam te kwadraty są bodajże 5 na 7 kilometrów, nie chcę tutaj powiedzieć nieprawdy, bo szczerze przyznam, że nie pamiętam. Przechodzi się najlepiej właśnie, kiedy nie ma wegetacji, albo najlepiej właśnie po orce, czyli teraz, za chwilę się zacznie ten najlepszy moment, żeby przejść po gruncie. No i jeżeli są znajdywane zabytki na powierzchni, no to się oznacza. W zależności od rodzaju tych zabytków, czy też natężenia ich, to się oznacza albo jako jakiś punkt osadniczy, albo jako całą osadę. Jeżeli tych zabytków jest dużo, jest na dużej powierzchni, więc albo to jest, będzie oznaczone punktem, albo jakimś obrysem jakiejś powierzchni, że w tym miejscu potencjalnie znajduje się stanowisko archeologiczne. I wtedy powstaje obowiązek ciążący na właścicielu takiej działki, aby w momencie prowadzenia prac ziemnych właśnie konserwator nakaże mu. No i teraz ja kupuję sobie na Allegro detektor, zaraz zapytamy Staszka, co kupić, jak ktoś jest zainteresowany, żeby nie wtopić już na starcie, żeby nie kupić jakieś dziadostwa, krótko mówiąc, kupuję, Iwińska, kupuje sobie detektor i idzie sobie tam w pole z tym detektorem, żeby się cieszyć właśnie tym, że coś znalazła jak Indiana Jones. I mogę, czy nie mogę? To znaczy do tej pory, do całkiem niedawna prawo w Polsce mówiło o tym, że musiałabyś wystąpić do konserwatora normalnie z wnioskiem o kiedyś to jeszcze o badania archeologiczne, potem już to uproszczono z wnioskiem o poszukiwania. Do takiego wniosku o poszukiwania musisz dołączyć promesę z muzeum, czyli jakieś muzeum musi chyba się zgodzić. Żartujesz. Tak, musi się zgodzić przyjąć. Czyli na przykład gdybyś sobie chciała chodzić, nie wiem, tutaj koło Jawora, to byś musiała pójść do Arkadiusza Muły z pisemkiem o wydanie promesy, że on ewentualnie od ciebie przyjmie te zabytki, jeżeli ty coś pozyskasz. Bo jeżeli coś pozyskasz, nawet w ramach swojej frajdy i przyjemności chodzenia z detektorem, no to i tak to musisz oddać. Nawet jeżeli działasz z pozwoleniem, zawsze to musisz oddać, więc jakieś muzeum musi zadeklarować, że to od ciebie przyjmie. Z tym kompletem szłaś do konserwatora, czekałaś do 30 dni, dostawałaś pozwolenie i mogłaś sobie chodzić. Natomiast od niedawna mamy nowelizację ustawy, bodajże od kilku tygodni, która jeszcze chyba fizycznie nie zafunkcjonowała, ale która ma polegać na tym, że ma powstać aplikacja i ty sobie z poziomu swojego telefonu, już bez chodzenia od Annasza do Kajfasza, z poziomu telefonu, nie wiem dokładnie, jakie informacje będziesz musiała podać, ale prawdopodobnie będziesz na pewno musiała oznaczyć teren, w którym chcesz działać. Po co to wszystko? I okres czasu. No i kiedy chcesz chodzić? Wiecie co, no ja wiem, to czytam to rozporządzenie, jak tam ono ma ułatwiać, że przez ePUAP po prostu najlepszy wynalazek. Myślałam, że będzie łatwiejsza aplikacja niż ePUAP. Przez ePUAP, tak. Taki covidowy wynalazek w administracji polskiej upowszechniony. Natomiast tak, jak słucham tych wszystkich obowiązków, że trzeba takie zezwolenie, takie, trzeba napisać pismo i teraz to wszystko zostanie uproszczone przez ePUAP, to zastanawiam się, czy to nie jest po prostu zaproszenie do tego, żeby to po prostu, żeby każdy sobie poszedł swoją drogą tak naprawdę. No i realnie to się dzieje, tak? Ja myślę... No właśnie, jak jest w realu. Ja myślę, że realnie
prawdopodobnie niewielki odsetek detektorystów te formalności albo wypełnia. Robi się to w takich miejscach, gdzie wiadomo, że coś się na pewno znajdzie, rozumiem, tak? Na przykład taka Srebrna Góra. Tutaj też by można było tych detektorystów podzielić. Pewnie są też tacy, którzy po prostu dla nich to jest frajda, samochodzenie, szukanie. Oni nie mają celu jakiegoś w głowie, co chcą wydobyć, po prostu szukają, jest to dla nich wielka przyjemność, kiedy coś tam zapipka, radość, odczuwanie. O takich ludziach myślę właśnie. Tak, ale są też tacy faktycznie gdzieś tam wyspecjalizowani, którzy oni wiedzą, czego szukają, wiedzą, co ile jest warte, gdzie to mogą sprzedać, jak to mogą sprzedać. No i myślę, że to oni są największym zagrożeniem, bo faktycznie dlaczego w ogóle jest ten spór między archeologami a detektorystami? Ponieważ detektorysta z założenia będzie chciał pozyskać przedmiot, który gdzieś tam dostanie cynk z detektora, zrobi jamę, ten przedmiot wydobędzie, tak? Jeżeli to będzie na przykład grób, no to ten grób zniszczy, tak? I już nie będziemy mieli żadnych informacji, co w tym grobie jeszcze było. Detektorysta wyciągnie metal, tak? Nie zwróci uwagi na ceramikę, jakąś potrzaskaną, czyli połamaną. Jakby zaburzy kontekst tego dokładnie, miejsca. Tak. I jakby stąd się bierze cały spór. I myślę, że rozwiązaniem tego sporu byłaby współpraca, która by polegała na tym, że detektoryści po pierwsze by odbierali jakieś szkolenie, czyli takie jak powinni wydobywać te przedmioty, żeby nie uszkodzić tego kontekstu i przekazywać informacje, ten przepływ informacji, bo tak jak mówiłam, niekoniecznie nam są potrzebne przedmioty. Te muzea już pękają szwach, magazyny od setek ton ceramiki, która już nikomu nie jest do niczego potrzebna i niewiele też wnosi, ale bardziej ta informacja o tym, że gdzieś coś miało miejsce, bo to nam daje szerszy kontekst, pozwoli na przykład zrozumieć, jak się rozwijało osadnictwo na jakimś terenie, więc to, myślę, tutaj jest ważne pole do współpracy. Informacja i edukacja, wzajemna. Wzajemna. Warto się zrzeszać też, jak na przykład porządny, wiadomo, detektorysta, to nie tylko, że on kopie, że szuka czegoś tam. To jest detektory metali, są do poszukiwania metali, nie są do poszukiwania zabytku, bo takich urządzeń nie ma i być może nie będzie. Też jak mówiłem, że pojęcie definicji zabytku też jest bardzo niejasne, że tak powiem, ale no wiadomo, też nie chodzi taki detektorysta na przykład na pole, gdy jest uprawne, nie, tylko na przykład, gdy nie jest po prostu już poza sezonem, jest zbiór zbóż i tak dalej, nie, to też następna sprawa, no, ale wartość, mówię, się zrzeszać, no wtedy są też szkolenia, na których ja też byłem i nie tylko ja, że po prostu współpraca wtedy jest i z archeologami, i z różnymi specjalistami, WKZ-ami i tak dalej, różnymi ludźmi, którzy z tym się trudnią, bo to archeolog też ma swoją specjalizację. Tym specjalizuje następny w tamtym, nie? No, tak samo detektoryści, nie? No i co? No i wtedy można się podszkolić, wiadomo, żaden problem. No, nauka, człowiek całe życie się uczy, ja też, no. I tak samo ze starociami, no. Nadal katalogi też są, tylko to jest początek, nie? Do tego jest, trzeba po prostu wziąć to w rękę, nie? Ostatnio miałem taką sytuację, przyniósł gościu coś tam i na przykład i chciał sprzedać. No okazuje się, że to jest falsyfikat, ja to już odróżnię, bo to dotknę. Póki ja tego nie dotknę, zdjęcie mi nic nie mówi. Ja to muszę dotknąć, zobaczyć, poruszać, powąchać nawet, bo to czuć po prostu, no, że to Chiny robione wczoraj. Uszkodziłem sobie palce, bo się ukułem wylewką metalową, która nie była oszlifowana i była po prostu lipa, nie? Obracam jeszcze do detektorystów. No po prostu, no, trzeba się szkolić, no, nawet no, proste, no, trzeba umieć sprzęt obsłużyć, nie? To nie ma tak, że ktoś coś kupi i od razu już jest specjalistą od czegokolwiek, nie? A co trzeba kupić tak na początek sobie? Czy to się od razu już trzeba lepiej zainwestować, jakiś detektor taki? A czekaj, Katarzyna, bo to ja myślę, że to jest duży temat, a ja tylko, żeby już nie wprowadzać słuchaczy w błąd, powiem, że do tych dokumentów, o których ci mówiłam, które potrzebujesz, to przede wszystkim jeszcze potrzebujesz zgodę właściciela terenu, bo też nie możesz, każdy kawałek ziemi do kogoś należy, nie? Też nie możesz wejść na czyjś teren bez jego zgody. To tylko tak do tej dokumentacji, a to myślę, że teraz pytanie jest takie szersze, grubsze. Boże, w co powinien być wyposażony taki eksplorator? No, to też zależy od potrzeb i od portfela, to też, no bo taki detektor, no to też nie kosztuje 5 zł, no czasami kosztuje kilka tysięcy, no zależy jakie poszukiwania. Są specjaliści, co poszukują pod wodą, są, że w gruncie, są no to w krainie wygasłych wulkanów, coś tak, bym chciała poszukać. Zwykły cewkowy wykrywacz, ten metal cewkowy, tak zwany, no to można porządne kupić, porządnej jakości, dobrej jakości, które ja polecam polskiej produkcji. Nie trzeba jakieś tam amerykańskie, czy jakieś tam inne angielskie wynalazki, które tam się płaci za samą firmę, bo jest firma, parametry ma
bardzo zbliżone do tego polskiego, albo nawet słabsze, no bo na przykład nie ma regulacji głośności, nie? Trzeba kupować specjalne słuchawki, które z regulacją głośności są, a polski detektor ma filtr odpowiedni glebowy, tam różne różności, mniej więcej pokazuje jaki tam rodzaj metalu, jakiś tam poziom zalegania i ewentualnie, no bo moneta może być leżeć pionowo i będzie pokazywał jako drut, nie? Aluminiowa. Jak będzie na płasko, no to pokazuje, że już jest co innego, nie wiadomo, nie? Ewentualnie może leżeć na metal, na metalu, być bimetalowe, są monety bimetalowe z dwóch metali, ewentualnie stop jakiś, nie? Albo po prostu moneta na monecie, czy jakiś tam przedmiot żelazny lub pot na tym będzie, no, na przykład na monecie, czy na czym, nie? No i będzie różny sygnał, nie? To już jest sprawa, no. Słuchawki, to oprócz tego, że mniej prądu pożerają, to jeszcze bardziej, tak, że tak powiem, selektywnie się po prostu wyczuwa, nie? No i nie zagłusza środowiska, na przykład ptaszki sobie mogą śpiewać, no bo ja słyszałem, kiedyś byłem też w terenie na różnych badaniach i gość idzie i piszczy detektor zagraniczny, amerykański, który nie ma regulacji, no z pół kilometra go słyszałem, zanim go zobaczyłem. No i to zareklamujmy, to co tak kupić sobie na początek? No ja mam kilka wykrywaczy. Już nieżyjący Henryk Smętkowski z Warszawy, czyli HS3. Wcześniej miał, no, czyli Smętek. Bardzo dobry, statyczny, czyli cewkę się przykłada nad obiekt, która cały czas nadaje sygnał, nie? Odbity od przedmiotu. I bardzo dobry do poszukiwań militariów, na przykład, nie? Dużych przedmiotów, głęboko nawet bierze, no, duże rzeczy, nie wiem, kanister z 5 metrów, nie? 4 metrów, 3 metrów, zależy, no. Na przykład, nie? Zależy też od gleby, od różnych rzeczy. Ewentualnie polska firma Rutus, nie? Który ma całą bazę, całą serię różnych typów, nie? Bardzo różnych, nie? No i bardzo dobra polska firma. No kosztuje to, powiedzmy, tam 3000, 3,5 i tak dalej. Kwestia jeszcze ustawień, filtrów, tego jest mnóstwo. Jak się kupi jeszcze drugą cewkę, no to już inne parametry też, no i tego jest naprawdę dużo. Jest, bo jeżeli jest na jednej częstotliwości cewka, jeżeli jest na przykład Rutus, na przykład Alter 71, no powiedzmy, no, ma tych częstotliwości dużo. Na jednej cewce, jak ma dwie, no to dwa razy tyle, nie? 2 razy 71 jest. A to jest taki sprzęt, że można kupić sobie używany, czy trzeba kupować używany nowy? Używany też można, no ale używany to wiadomo, jest już przez kogoś używany, może mógł być jakiś, może upadł, może gdzieś tam, no, zamokł i tak dalej, bo cewka na przykład jest wodoodporna, ale elektronika nie jest wodoodporna, chyba że to jest wykrywacz do poszukiwań podwodnych. Są takie specjalne, nie? No. No to ale mamy akurat w krainie mało wody, więc tak, to już jest taki poszukiwacz wybawiony z opresji. Jeszcze do tego jeszcze są tak zwane punktowe, czyli kreciki, marchewki, jak na to mówią, do punktowego namierzania, jeżeli się już namierzy dany przedmiot, który jest, wykrywacz to znajdzie się, wykopie 10 cm szpadlem, ale znaleźć tej bryle ziemi, gdzie on jest, co do milimetra, no to wykrywaczem punktowym, tak zwanym krecikiem. Czyli to jest jakby druga rzecz, którą powinien mieć taki eksplorer, detektorysta. Co jeszcze powinien mieć taki badacz? No, ewentualnie można stosować, jeżeli ktoś potrzebuje, dane, tak jak mówiłem, żeby nie wchodzić na tereny raże prywatne, a na dwa, na jakieś stare cmentarze, na jakieś obiekty archeologiczne, jakieś tam, czyli w gminie się dowiedzieć. Gmina, ja uważam, ma obowiązek nawet dać taką informację, żeby po prostu tam nie szedł, no ale nie wiem dlaczego tak jest, bo do mnie też sygnały docierają, że ktoś gdzieś tam próbował, a bo pan będzie tam szukał akurat na miejscu archeologicznym, no. Facet akurat nie jest jakimś tam szperaczem, jakąś hieną cmentarną i nie będzie tam właził, po prostu nie chce tam być, nie? Żeby tam nie wleźć, nie? A nie wiedział, gdzie to jest, gdzie się to kończy ten, czy tu za 2 metry się skończy ten obszar, czy dalej będzie 3 metry, nie wiadomo tego, nie? Mapka jest, co za problem, nie? Do tego są jeszcze nawigacje, wiadomo, nie? Tak jak ja na przykład na moich badaniach terenowych, czy tam łażeniu, czy tam Staśku w terenie, czy tam jeżdżę rowerem, czy idę, no, trasę mi rysuje nawigacja, jakaś tam rejestrator trasy, który tam z dokładnością do kilku metrów tam pokazuje, gdzie byłem, nie? No i co wtedy? Zrobić nakładkę na mapę? Na tą teraźniejszą mapę, czy jaką inną, i można wiedzieć, gdzie się było i co tam było, nie? Ale warto wiedzieć, zanim się tam pójdzie, żeby tam czegoś nie naruszyć tej warstwy kulturowej czy czego tam, nie? Tak uważam.
Mhm, czyli dowiedzieć się w gminie, tak, gdzie są stanowiska archeologiczne zinwentaryzowane i też po prostu się tam nie pchać. Warto współpracować, jak mówię, z archeologami, z różnymi ludźmi, którzy mają jakąś wiedzę wszelaką, bo sam detektorysta to jest początek, to jest pierwszy etap, bo ja różnych ludzi spotkałem w swoim życiu, widziałem, że no po prostu na przykład nie zakopują dołków, no. Cury 15 to właśnie porozmawiamy o takiej etykiecie jeszcze właśnie. No, pety rzucają palmy do śmieci, no nie mówię, że wszyscy tak robią, bo to nie można wkładać do każdego worka, nie? Do jednego worka wszystkich, nie? No są i dobrzy ludzie i są i źli. No, są myślący i ci, co nie używają rozumu, nie? Tutaj co do tej informacji w gminie, to nie jestem pewna, czy każda gmina się w taką informację wyposaża i ich udziela. Na pewno delegatura konserwatora zabytków posiada te mapy i takich informacji udziela przy okazji wydawania pozwolenia z pewnością, chociaż nie wiem, jak w nowej rzeczywistości to będzie wyglądać, tej aplikacyjnej, która jeszcze chyba nie zafunkcjonowała, ale no warto pamiętać o tym, że to, że jakieś miejsce nie jest oznaczone jako potencjalne stanowisko archeologiczne, to nie znaczy, że tamtego stanowiska nie ma, tylko po prostu nikt go wcześniej nie odkrył i taka sama procedura uzyskania pozwolenia przynajmniej do tej pory nas obowiązywała. Nawet na przejście z detektorem w miejscu, które w żaden sposób nie jest oznakowane jako potencjalnie archeologiczne. To jest strasznie smutne. Nie, ja się żartuję trochę i podbieram was, ale tak sobie myślę, że to jest takie piętrzenie, że to jest jakby zaproszenie do tego, żeby to omijać. Oczywiście ja absolutnie do tego nie zachęcam. Czytajcie prawo obowiązujące o zabytkach i te rozporządzenia, które teraz wyszły, natomiast tak sobie myślę, że to jest taka prosta droga do tego, żeby jednak gdzieś tam w ten spór się wpisać. Ja tak zapytam czysto praktycznie, taki detektor, takie ustrojstwo, ile to waży? Oj. Z bateriami czy bez? Nie, no takie gotowe do pracy. Gotowe do pracy, no powiedzmy, no waży czasami z kilogram, półtora kilograma. A ile takie coś da rady pracować na jakichś takich przeciętnych bateriach? A to różnie, no zależy jakiej jakości. No średnio powiedzmy, no 3 dni, 2 dni, 1 dzień, zależy. Zależy od parametrów i tak dalej. No mówię, no słuchawki mniej prądu zużywają, głośnik wiadomo więcej. No ale jak są do odpowiedniej jakości baterie, czyli polecam nie akumulatorki, akumulatorki mają 1,2 V, a bateria ma 1,5 V, nie wiadomo, no pojemność. Pojemność też ma swoje oprócz prądu, nie? No i wtedy dłużej działa, nie? No i wiadomo, że można zapas baterii wziąć, jeżeli są wymienne, ale ja ze swojej praktyki nie polecam urządzeń, które mają akumulatory wbudowane, które się ładuje przez USB, czy jakieś tam inne różne powerbanki, czy inne wynalazki sieciowe, bo to po prostu w terenie wysiądzie i nie jest sprawne. Nie? Jak na przykład mam latarkę czołową, która jest ładowana, wymieniana na baterię, nie? Którą używam na rower, czy na jakichś moich tam wypadach w teren, to mam 2 komplety awaryjnych baterii, które mogą wysiąść, tak jak w zimie jechałem tu czy tam, był mróz duży, też podróżuję w zimie rowerem i wysiadły, nie? A jak mam naładowane na USB, to co wtedy zrobię? Nic nie zrobię. Jestem wtedy bez światła, tak samo bez urządzeń. Urządzenie nie działa, nie ma zasilania. To jeszcze tak, zanim zrobimy przerwę muzyczną, to zapytam. Ty pracujesz z detektorem w terenie? Tak. I ty, nie wiem, układasz sobie jakiś plan, bo w związku z tym załatwieniem tych wszystkich formalności, to ty sobie decydujesz, że w ten weekend będę na przykład na bicie pod Legnicą i będę szukał obozowiska Mongołów. No nie dokładnie, dlatego mówiłem, warto się współpracować z różnymi ludźmi i warto się zrzeszać, stowarzyszenia. Wtedy można łatwiej i zezwolenie uzyskać i tak dalej. Różne są formy. Czy nawet szkolenia, o których mówi. Bo sam detektorysta, który jest tam sam, o tak o przyjdzie, o nie wiem, pójdzie do lasu, kupi sobie sprzęt, który będzie testował pół roku, czy tam ile, zanim go obezna, bo tam jest mnóstwo ustawień, wszelakich filtrów i tak dalej. To nie jest takie proste. I sam będzie dochodził do tego metodą prób i błędu, no ja nie polecam czegoś takiego, nie? A to jest bardzo ważne, co mówisz, bo oczywiście, tak, że ja bym sobie kupiła taki detektor używany na Allegro i bym metodą prób i błędów te pół roku go kalibrowała, a to rozumiem, że to lepiej jest przystąpić do jakiejś organizacji. Tak, no i wtedy się nie trafia na drogę paserstwa, czy przestępstwa, czy czegokolwiek, czy niszczenia czegokolwiek, czy jakiś tam zabity. No wiadomo, że
Państwo polskie, prawo mówi, że wszystko, co w ziemi, jest państwowe, no i tak dalej. No ja wiem, no ale dlaczego te państwo nie wydobywa tego? Powinny być prace zlecone, jakieś tam różne, i archeolog by miał pracę, i detektoryści, wszyscy byli zadowoleni i tak dalej. Tak jak na przykład prawo w Anglii, nie? Tak. No to jest ciekawe, dlaczego państwo, Katarzyno, czemu się kopie dopiero jak się buduje jakiś budynek i trzeba wpuścić fundamenty w ziemię, to dopiero wtedy trzeba archeologa zatrudnić i... Albo prace ratunkowe. To są właśnie te prace ratownicze, bo jakby mamy dwa rodzaje badań archeologicznych. Najczęściej występują niestety te ratownicze, czyli w momencie, kiedy już się dzieje jakaś inwestycja. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze ktoś musi za to zapłacić, tak? Więc jeżeli jest inwestor, który buduje drogę albo dom, no to on za to zapłaci, będzie musiał za to zapłacić. A w innym wypadku, kto za to zapłaci? Zakopanie, no nie ma takich niestety w Polsce jednostek. Natomiast są też badania typowo naukowe, po to, żeby się czegoś dowiedzieć, tak? Bo coś nas interesuje, bo na jakimś obszarze zakładamy, że coś może być ciekawego i chcemy to poznać. I takimi badaniami zajmują się już uniwersytety po prostu, czyli mają, zatrudniają... Albo muzea, taka wąska, które, jednak. To jest niestety bardzo wąskie, badań. Tak. To jest bardzo wąskie, bo też te jednostki nie mają tyle pieniędzy. Studenci jeżdżą wtedy w ramach praktyki. Aha, i oni z tymi pędzelkami tamtego krokodyla tam. A powiedz mi, Katarzyno, a archeolodzy tacy z uczelni korzystają z pomocy detektorystów, eksploratorów, czy to raczej jest taki zaklęty krąg? Myślę, że częściej muzealnicy. Archeolodzy z uczelni jednak mają rzeszę, jak, że tak powiem, siły roboczej, nawyków w postaci studentów i oni już jakby nie muszą zarzucać tej sieci bardziej. Natomiast muzealnicy często tak. Muzealnicy, który na przykład jest jeden muzealnik, muzeum, archeolog, a bardzo by chciał zbadać jakieś miejsce, coś go intryguje, wtedy na pewno z takim jakimś stowarzyszeniem eksploratorów się zbrata i to będzie ta jego siła, która w terenie zadziała. To jeszcze skorzystam z okazji i zapytam, a czy dla takiego studenta na wykopie, który trochę jakby w sumie robi taką pańszczyzianą pracę, którą nie wykonałby ktoś inny, to jest, ma to walor taki naukowy dla takiego człowieka młodego? To wszystko zależy od prowadzącego. Jeżeli prowadzący ma misję, że będzie chciał uczyć czegoś tych studentów, to wtedy tak. A jeżeli prowadzący nie ma jakiegoś wielkiego zacięcia dydaktycznego, a realizuje jakąś swoją wizję wykopu, no to po prostu odeślę studenta jednego do szpadla, drugiego do jakiejś haczki, trzeciego do zasypywania i prawdopodobnie podczas takiego wykopu nie dowiesz się niczego, tylko będziesz wykonywać jakąś jedną mechaniczną, jednostajną pracę. Ja już dawno zazdroszczę archeologom, bo ja po prostu musiałam siedzieć na wykładzie albo na ćwiczeniach, a archeolog sobie przynajmniej pojedzie w teren. Ale to i tylko pokopie. Wakacje, Katarzyna, czyli poza tymi zajęciami, które masz w roku szkolnym, wtedy w wakacje odbębniasz i wtedy mówię, jak trafisz na fajnego wykładowcę z takim zacięciem, to ci będzie tłumaczył, mówił, no ja jeździłam głównie na wykopańska do Francji. Tam trafiałam faktycznie na ludzi, którzy tłumaczyli, mówili, co robisz, po co robisz, jak masz to robić i się czegoś uczyłam. Jak pojechałam na wykopańska w Polsce, to faktycznie jako, w ogóle już jako kobieta, to zostałam w ogóle oddelegowana do tego, żeby siedzieć na hałdzie i ją przebierać, czyli przez ileś tam tygodni wykonujesz mechaniczną czynność, której nawet nie rozumiesz. Okej, no właśnie tak się spodziewałam takiej niestety odpowiedzi, ale a czy archeolodzy też korzystają, potrafią obsługiwać detektor, to zapytamy już po przerwie muzycznej i tutaj zobaczymy, teraz chyba troszeczkę się przeniesiemy do tego Azerbejdżanu i wrzucimy coś w klimacie tegoż festiwalu. I była kolejna mocna nuta. Słuchajcie, ale to nawiązujemy do festiwalu Azerbejdżan, który już wkrótce, to był włochaty każdy krok. I my wracamy do... W Pobiednej będzie festiwal? W Pobiednej. Tak, tak. Azerbejdżan. Azerbejdżan od Gór Izerskich 24-25 sierpnia. Czyli tak za niedługo w sumie. Właśnie nasz nie potrafię obliczyć, czy to za tydzień, czy za dwa, ale... Nie, to już zostańmy przy archeologii czy eksploracji, bo to i tak już strasznie ciężko w Polsce zostać Indiana Jonesem.
I nawet co tak myślę, że to po prostu ten Indiana Jones tutaj by chyba osiwiał, nie? Jakby miał te wszystkie dokumenty wypełniać, wysyłać, czekać na odpowiedź, chodzić do gminy, sprawdzać, czy... Jakiegoś miałby asystenta pewnie od takiej roboty. To chyba całą armię tych asystentów, żeby za niego rozwijać. Nigdy w życiu by tej Petry nie znaleźli, tak mi się wydaje, przy tych regulacjach. Także słuchajcie, wracamy do studia, Wrzące Wulkany, Zamek nadaje. Z nami jest Staszek, eksplorator, detektorysta, też muzealnik, pracujący w Muzeum Żaganiu. I słuchajcie, w jednej z przerw dowiedzieliśmy się o historii, poznaliśmy historię dwóch serc, dwóch księżniczek. Stanisławie, czy ty możesz tą historię naszym słuchaczom opowiedzieć? No tak, no to dotyczy dokładnie sióstr książąt żagańskich, księżnej Doroty i księżnej Wilhelminy. Przez moje ręce przeszły takie bardzo różne przedmioty i były takie przedmioty jak puchar srebrny ze zmumifikowanym sercem księżnej Doroty, z przykrywką oczywiście, z napisem. Ona umarła bodajże w 1862 roku. I jej siostry Wilhelminy, które było też w srebrnej takiej puszce zalutowanej, podobno z formaliną, też serce, też oczywiście z inskrypcją, kiedy umarła, co i jak i tak dalej, nie? I te pierwsze wymienione serce podobno do tej pory jest gdzieś w Pałacu Żagańskim wyeksponowane w jakimś tam dziale minimuzealnym, którego oczywiście Muzeum Regionalnego nie ma, które powinno być. Ja jako pracownik, asystent muzeum, wtedy martyrologii alianckich jeńców wojennych, dyrektor mi zlecił napisanie projektu stworzenia muzeum regionalnego, którego napisałem, coś takiego. Gdzieś to tam było, czy jest, nie mam pojęcia. Do tej pory nie jest zrobione, no bo muzeum nie ma, no bo się kryją za tą fundusze, które miasto powinno być przeznaczyć, czy tam kto jeszcze, nie wiem. No Muzeum Martyrologii było przeznaczone, bo to przez Łaminowice, Centralne Muzeum Martyrologii koło Opola, Łaminowice i tak dalej, bo ministerstwo, a tutaj nagle się okazuje, że Muzeum Regionalne jest mniej potrzebne, a uważam, że nie, właśnie, że jest potrzebne, no bo takie artefakty powinny tam być, chociażby te dwa serca, nie? Te jedno serce, czyli księżnej Doroty, dostało się do pałacu, a tamte drugie gdzieś, nie wiem, zaginęło. Po skończeniu mojej pracy, czyli po likwidacji etatu i zablokowaniu funduszy przez miasto na zatrudnianie następnych pracowników, no to co? No to gdzieś to się wyparowało. Część prywatnych zbiorów miał, pamiętam, dyrektor muzeum, który był bardzo ciekawym człowiekiem, bardzo miał szerokie, rozległe kontakty na całym świecie i po prostu dużo się od niego nauczyłem. Muzealnictwa i tak dalej, nawet rozpoznawanie niektórych przedmiotów, nie? No to co? No to zabrał te proste, no jakby prywatny, tak samo jak mam, no prywatne muzeum roweru moje, no to są rzeczy moje prywatne, jak sama nazwa mówi, nie? Nie jest to, mogę z tym zrobić co chcę, mogę mieć, mogę sprzedać, mogę oddać, nie wiem, schować i tak dalej. No i co? No gdzieś to zaginęło. I ten temat był wałkowany wielokrotnie w różnych stowarzyszeniach, do których tam należałem, no nie wiem, wszelakich i co. I do tej pory, tak w tym roku też byłem, poznałem też następnych ludzi nowych, którzy tam działają. No i co? I nadal ten temat jest wałkowany. Nie można się przez ten, że tak powiem, beton urzędowy miejski przebić, żeby po prostu stworzyć takie coś. No, jest wszystko gotowe, napisane, na przykład przeze mnie, tylko ale trzeba uruchomić. Ty tam wspomniałeś, że to serce gdzieś trafiło w niepowołane ręce, jedno tak, z tych serc. Tak, tam jedno niepowołane ręce, bo taka historia do mnie właśnie przez dyrektora muzeum wtedy, przez Jurka Winczaruka, który tam był dyrektorem muzeum, mi opowiadał, że tam było w kościele, gdzie jest grób księżnej Doroty pod wezwaniem Świętego Krzyża, czyli fundacji księżnej Doroty, ten szpital i tak dalej, cały ten kompleks. Po prostu pijaki jakieś tam pili, wino z tego i tak dalej. Z tego pucharu, z tym bo te serce jeszcze były w bardzo specyficznych pojemnikach. Tak, ten pojemnik był po prostu otwierany z taką klapką, to był puchar taki, puchar ze srebra, nie? Młotkowane srebro z kapturkiem i w środku było zmumifikowane. To wygląda jak suszony burak, no powiedzmy. Ja to miałem w ręce, no. Tak to wyglądało. Tamtego nie da rady było otworzyć, bo było, znaczy można było otworzyć, ale po co? Było zalutowane. Pewnie dla większości cenniejszy był ten pojemnik niż jego zawartość. Tak, no i takie opowieści krążyły, nie? No i gdzieś to zostało uratowane.
Właśnie chyba przez dyrektora muzeum wtedy, Jerzego Winczaruka, i takich informacji miałem bardzo wiele. No, do tej pory na przykład jest ciekawą sytuacją, pamiętam, jak prace były takie robione przy naprzeciwko pałacu jest w Żaganiu sąd, obiekt sądu, a tam był jakiś kamera, był tam tak zwana kamera książęca, i tam był jakiś słynny pisarz Stendhal, tam siedział jako tam znajomy książąt żagańskich i tak dalej. I co? I tam było później w latach 40. UB. Były rekwirowane różne różności. Ja jak robiłem kwerendy archiwalne tam w muzeum, jak pracowałem, różne różności, szukałem, robiłem zestawienie historyczne nas ulic żagańskich od XVII wieku do XX wieku. To, co było oczywiście możliwe, znalezienie w postaci jakichś tam poszytów, papierów, dokumentów, jakichś tam różnych tych, tym baupolicaj, tej policji budowlanej, tym różnych mapek i tak dalej, nie? No i co? No i doszedłem do takich dokumentów przy okazji, bo tam w tych poszytach były, że tam były rekwirowane przez UB tam jakieś coś tam, jakieś przedmioty. I tam było pisane szafa, taka, śmaka i secesyjna, tu takie jakieś różne przedmioty rekwirowane na rzecz UB, z różnych obiektów kościelnych też, nie? No i jak ten naprzeciwko pałacu, z tego obiektu, gdzie sąd się teraz znajduje, była prace ziemne prowadzone, jakieś tam rura pękła, czy coś w tym rodzaju, i przeryli wprost do ulicy, którą się przechodzi naprzeciwko pałacu, tak gdzieś do ponad 1,5 metra głębokości, i tam był dół, w którym było wszystko. Znajdowałem tam ceramikę miśnieńską, chińską, dokumenty, jakieś papiery zgnite, jakieś maszyny do pisania połamane, porcelana, szkło rżnięte, różne kufle, butelki przedwojenne z różnych napojów, z piw wszelakich, różnych różności. Tam po prostu nie wiadomo, co to jest. Po lewej i po prawej stronie. Patery posrebrzane były, jakieś mosiężne, bardzo różne, z różnego okresu. Ale to było to, co UB zarekwirowało? I to było po prostu wywalone do tej dziury, nie? Opowieści krążyły bardzo różne, że oni tam sobie jakieś rauty robili i to wszystko zostało wywalone, albo to po niemieckie i tak dalej. Jakie po niemieckie? No, czy hitlerowskie też takie krążyły opowieści? Jakie hitlerowskie? No. A przy okazji właśnie, jak rozmawiamy, możesz powiedzieć o tych trofejnych dołach? Coś też przy Armii Czerwonej? Tak. No, tak, trofejne to takie namierzyłem tam też właśnie, to się zaczęła taka sytuacja z powstaniem Muzeum Rowerów, bo ja tam znajdowałem dekielki od dzwonków rowerowych i nie tylko to. Ale tak powiedzmy, co to są te doły trofiejne? Czyli to są miejsca, gdzie... Było takie miejsca, gdzie po prostu armia na przykład czerwona wywoziła różne dziwne rzeczy trofiejne, czy nie, jakby to nazwać, na wschód. Rampa kolejowa, niedaleko rampy kolejowej było takie miejsce, dół, gdzie... Co zdążyli zabrać, to zabrali, a co było, nie wiem, niepotrzebne, powyrzucali. Tam były różne rzeczy, oprócz złomu, gruzu, śmieci, rowery połamane, dzwonki, odznaczenia tam były srebrne, różne, na przykład 25-lecie kolei, oznaczenie, ktoś dostał srebrną odznakę, 25-lecie kolei pruskiej, nie? Piękne odznaczenie ze srebra, nie? Takie rzeczy znajdywałem. Pierścionki połamane, niektóre, nie? Złom wszelaki, różne różności, amunicja, no wszystko. I to wszystko było w tym dole. Lampy, jakieś maszyny do pisania, urządzenia. Nawet znalazłem XIX-wieczną tom. Oczywiście też zniszczone, bo było wszystko częściowo połamane. Do nadawania w alfabecie Morsa urządzenie. Piękne, mosiężne. No to ciekawe. Bardzo no. ciekawe. Kolejowe. Większość tam było związane z koleją, bo niedaleko był dworzec, ceramika kolejowa, był Banow Żagań, czyli dworzec Żagań. Czyli Rosjanie po prostu jak wysyłali coś na wschód do siebie, to co im nie pasowało, tak, albo nie wiedzieli, do czego służy, to za siebie. Tak, podobne rzeczy, ja to widziałem, piękne pianino w tym Świętoszowie, co nie zdążyli zabrać na pociąg, nie? Stało pod koło dworca, niszczało. Piękne. Czyli takie dworce, z których odjeżdżały pociągi na wschód, to jest potencjalne, nie? Mało tego, Katarzyno, my rozmawialiśmy ze Stanisławem przed audycją o mieście duchów, o Strachowie, które się po polsku nazywa miasto Pstrąże. Strans, czyli Strachow ruski, czy radziecki w zasadzie, tak. I my musimy się tam, Katarzyno, wybrać.
bo mimo tego, że to Pstrąże jest cały czas rozbierane już przez polskie władze i z budynków typu Leningrad, takie to było potężne osiedle radzieckie, w ogóle to było miasto, do którego nie było wjazdu, jego nie było na mapie polskiej do 92 roku. Więc tych budynków już nie ma, już tam nie znajdziemy, ale trochę artefaktów jakichś ciekawych mogłoby się tam czasem znaleźć, tym bardziej, że stamtąd Rosjanie też się ewakuowali w 92 roku do siebie, prawda? Mhm. Także też na rampie pewnie były za siebie rzeczy rzucane i nawet wiem, gdzie ta rampa jest, chcę ci powiedzieć. No to bardzo mnie to cieszy, Katarzyna. Z pewnością się wybierzemy. Także ja gdzieś tam zapraszam na poszukamy takich trofejnych dołów. Czego życzy się eksploratorowi, detektoryście? Dasz dół. Dasz dół. No tak. No jeśli to... mówią dasz bór, tak. Detektoryści, dasz dół. Dasz dół. No to nie wiem czego jeszcze i ciekawych chyba... wyjazdów na klamkę. No też, właśnie, no, wyjazdów na klamkę. Na, albo na a można się do ciebie samemu zgłosić, jak się ma jakieś takie starsze rzeczy? Na przykład jakąś maszynę do pisania Singera, tak. Albo nieśmiertelnik z II wojny światowej? Tak. Tak, zapraszam. A ile taki Katarzyno albo Stanisławie nieśmiertelnik z II wojny światowej może kosztować? Zależy jaki, czy to jeniecki, czy wojskowy, zależy jakiej armii. Polskiej armii. No, polskie rzeczy polskie w myśli są najbardziej wartościowe. Tak, wartościowe. Tak samo jak wspomniałem, rowery czy dzwonki, nie? No, czyli no, taki nieśmiertelnik Ułana to... No. To mówimy, a tak z ciekawości, o jakich mówimy pieniążkach? No kilkaset złotych, nawet można no, ze 2000 złotych, nawet dlaczego nie? Mhm. No, ale od razu mówię, że też są podróby, bo mój znajomy znalazł czyste tak zwane nieśmiertelniki wojskowe, niemieckie, tak zwane te jajowate, bez bić, nie? No ale co, materiał jest oryginalny, bo to jest oryginał, po prostu nie zostały wybite numery. Ale wystarczy wybić numery i co? I wtedy będzie SS Galicin, który kosztuje kilkaset złotych na przykład. I co? No ale już nie będzie oryginał. Materiał jest tylko oryginał, nie? Mhm. Tak samo jak ja kiedyś, będąc na adresie czy na klamce u różnych ludzi, znalazłem niewypełnione dokumenty przedwojenne, kolorowe, świadectwa religijne, przedwojenne niemieckie, które tam leżały, taka warstwa, nie? Cała masa. Mhm. No i co z tego? Papier jest oryginalny, tylko je wypełnić. Powiedz jeszcze na koniec, bo znowu te 2 godziny minęły szast prast, nie wiadomo kiedy. Gdzie ciebie by można znaleźć? Fizycznie. Fizycznie tak. Można mnie znaleźć na starej stacji kolejowej w Sędziszowej, gdzie będę wystawiał graty, staracie wyprzedaż garażową, na przykład jutro. A to są soboty, niedziele, weekend? Przeważnie w niedzielę, powiedzmy tam od 10 do 18. Jak nie będzie deszcz padać. Złotoryjska 1 to jest. 18. 18, o przepraszam. No właśnie, bo ja szukałem tak, 18 tej... ja szukałem jedynki, Katarzyno, także... A to się okazało, że 18, ale wiedziałam, gdzie jest stacja w Sędziszowej. Słuchajcie, dla naszych słuchaczy spoza Krainy Wykasłych Wulkanów, Sędziszowa to jest wieś, gdzie mieszkał Herbert Kloze, o którym rozmawialiśmy tydzień temu, czyli to są okolice organów wielisławskich, pięknego takiego odsłonięcia geologicznego. Przy okazji możecie skoczyć na obiad do Młyna Wielisław na przykład. Sędziszowa koło Świeżawy, stara stacja kolejowa, ona jest, jak jedziecie do Jeleniej Góry, po prawej stronie, jak jedziecie od strony Świeżawy w kierunku Złotoryi, to będzie po lewej stronie i tam znajdziecie Stanisława. My już wam powoli dziękujemy, bo została nam minutka. Dziękujemy wam za program. Katarzyna Siejcka. Stanisław Małochowski. I Katarzyna Iwińska. I myślę, że jeszcze zdążymy wam coś tutaj włączyć. Dziękujemy. Do usłyszenia za tydzień.